Witamy bardzo serdecznie na naszej konferencji Mobile. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co zmieniło mobile i jeszcze zmieni w życiu konsumenta. To będzie w pierwszej części, a w drugiej części o tym, czy mobile to rewolucja w docieraniu do klienta, czy też chwytliwy mit marketingowy. Mamy dzisiaj w naszym studio panel dyskusyjny, który będzie dyskutował później na właśnie te tematy. Witamy serdecznie Mateusza Galicę, Client Service Director i szef komunikacji w TNS Polska. W branży komunikacji marketingowej od 1998 roku, a od 1999 w TNS Polska. Od 2000 jako szef marketingu, a następnie dyrektor strategiczny, pracuje nad dopasowaniem oferty badawczej agencji do potrzeb biznesowych klientów. Przepraszam serdecznie, Magda. Tak. Proszę o, wiesz co, wyciszenie swojego mikrofonu, bo chyba podwójnie, wiesz, słyszymy. Czyli swojego głośnika, tak. W ten sposób, na tablecie, to znaczy na komputerze. No dobrze. Halo, czy słyszysz nas dobrze w takim razie jeszcze raz? Tak, już wszystko w porządku. Okej, okay, super. To przepraszamy w takim razie i jeszcze raz przedstawię Mateusza Galicę. O, razy. Ale zaczniemy może się od 2000 roku. Jako szef marketingu, a następnie dyrektor strategiczny, pracuje nad dopasowaniem oferty badawczej agencji do potrzeb biznesowych klientów. Autor wielu publikacji, członek Akademii PR, laureat Nagrody Najlepszy Zespół Komunikacji Arek Urban, Mobile Business Development Director w agencji We Like Cups, entuzjasta wykorzystywania nowych technologii i konwergencji mediów w strategiach marketingowych, współtwórca aplikacji przepisy.pl, najpopularniejszej mobilnej książki kucharskiej w Polsce, w branży interaktywnej od 2003 roku. Jacek Chruściany, od ponad 10 lat związany jest z marketingiem i reklamą w internecie. Od 2006 roku współtworzy Performance Media, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań SEM. I Mariusz Gąsiewski, którego zapewne już wszyscy znacie, jest naszym CEO Mobile Solutions. W Google pracuje od 2007 roku, jest odpowiedzialny za rozwój mobilnego biznesu Google w Polsce i w krajach Europy Centralnej oraz Wschodniej. Autor wielu publikacji, prowadzi blog IT Technology US, absolwent i obecnie wykładowca na SGH w Warszawie. I właśnie od Mariusza dzisiaj zaczniemy. Mariusz nam zaprezentuje pierwszą część, czyli co mobile zmieniło i jeszcze zmieni w życiu konsumenta. Także oddajemy głos. Ja już wyświetlam prezentację. Tak, temat mobile nie jest tematem prostym i łatwym. W pewien sposób jeden z moich kolegów, który dosyć często uczęszcza na wszelkiego rodzaju konferencje mobilne, śmiał się, że chodząc de facto nie od 2008 roku, na każdego roku słyszał, że ten rok będzie rokiem mobile. No i nie do końca on później był i w pewnym sposób teraz nawet śmieję, że jeżeli jest na jakiejś konferencji i słyszy, że ten rok jest rokiem mobile, no to wychodzi z tej konferencji i już do niej nie wraca. A z drugiej strony jak widzimy, że faktycznie ten mobile coraz więcej zmienia w naszym życiu, coraz większe zatacza kręgi i ten tematowi chcielibyśmy właśnie poświęcić te spotkanie. Jak pokazują dane, te dane oczywiście są w różnych miejscach. Po 25% Polaków korzysta ze smartfonów, posiada smartfon. I teraz już na tym pierwszym slajdzie pojawia się rzecz, która tworzy bardzo duże wyzwanie związane z badaniem tego mobile'a, tak? No bo widać, że ta penetracja określona na podstawie parametrów technicznych modelu jest dużo wyższa niż ta deklarowana. Czyli widać, że bardzo dużo ludzi nawet nie ma świadomości, że na przykład posiada smartfon, tak? To z jednej strony tworzy bardzo duże wyzwania dla badania tego, nawet efektywności, tak? Jeżeli mamy na przykład jakieś badanie deklaratywne i pytamy, czy na przykład, nie wiem, czy był pan na naszej stronie za pomocą smartfona, czy dana kampania była efektywna, przy nie do końca dobrze sformułowanym pytaniu bardzo duża część ludzi może w ogóle nie mieć świadomości, że właśnie na przykład
skorzystała z jakiejś czy formy reklamowej, czy była na jakiejś stronie, czy odwiedziła jakąś, wykonała jakąś akcję właśnie korzystając ze smartfona. Co jest ciekawe, ta różnica pomiędzy tą ilością faktyczną, a tą deklarowaną jest, występuje de facto w niemal każdym przedziale wiekowym. Tak? Widać, że nawet w tej grupie najbardziej świadomej 16-21 czy 22-30 spora część ludzi nawet nie ma świadomości, że ma smartfon. Tak? I faktycznie, jeżeli pomyślimy sobie o tym, to z jednej strony ta kwestia taka terminologiczna jest dla nas bardzo ważna, ale dla samych ludzi to do końca jest ważne, czy posiadają urządzenie z Androidem czy z iPhone'em. Dla nich jest liczyć się możliwość wykonania konkretnej akcji. Ten slajd pokazuje również też kolejną rzecz i wyzwanie związane z analizą mobile'a, to to, że jeżeli spojrzymy na daną średnią, czyli tamte 24%, i później spojrzymy na poszczególne przedziały wiekowe, to zobaczymy, że te różnice są bardzo duże. Tak? Jak ja się często śmieję, że jeżeli wziąć średnią z moich zarobków i zarobków pana Gatesa, to średnio zarabiamy kilka miliardów dolarów. Tak? I tak samo jest w przypadku mobile. Szczególnie jeżeli mówimy więc o naszych grupach docelowych, które nas najbardziej interesują, często tamten to dotarcie za pomocą smartfonów jest dużo większe. Jeszcze bardziej obrazuje to następny slajd, gdzie widać już analizę grupy, która nie do końca nam się kojarzy w pierwszym momencie z korzystaniem właśnie z smartfona, a tym bardziej z internetu przez telefon, bo tego ten slajd dotyczy. Mamy tutaj kobiety 25-44 i w tym przypadku mamy badanie dane z DJI-a. Widzimy, że średnio w poprzednim roku 10% deklarowało korzystania z internetu przez telefon w obrębie tej grupy docelowej, ale jeżeli spojrzymy na rozkład tej grupy i pomyślimy, że de facto w kontekście działań marketerów i tak najczęściej interesują szczególnie te grupy w obrębie większych miast, tych bardziej zamożnych, okazuje się, że tam nie tylko korzystanie ze smartfonów, ale nawet wykorzystywanie internetu jest dużo wyższe niż nam się wydaje. Jeżeli wejdziemy dalej, okazuje się, że ta grupa związana z mobilem jest szczególnie ciekawą grupą. Tak? Sami to czujemy, tak? No bo widzimy, że jednak to, że ktoś korzysta z określonego telefonu, troszeczkę go definiuje, ale potwierdzają to też liczby. Jeżeli spojrzymy nawet na taki prosty wskaźnik jak odsetek osób z wykształceniem wyższym, okazuje się, że w obrębie osób, które korzystają z internetu przez telefon, połowa niemal osób to są osoby z wykształceniem wyższym versus średnia dla Polski 22%. Czyli widać tą nadreprezentację tych cech, które są szczególnie interesujące dla wielu, wielu marketerów. Podobnie, jeżeli spojrzymy nawet na takie kwestie jak kwestie miesięcznych dochodów. Tak? W przypadku tych osób, które korzystają z internetu przez telefon, prawie 20% to są osoby, gdzie ten miesięczny dochód jest powyżej 3000 zł. W przypadku średni dla Polski to jest 9%. Jeżeli nawet wiadomo, że w przypadku tych informacji związanych z dochodami, w przypadku tych badań deklaratywnych zawsze trzeba podchodzić do tego z jakąś rezerwą, to następna informacja, która jest troszeczkę, można uznać za taką informacją troszeczkę sprawdzającą, bardzo dokładnie potwierdza to, co mówiliśmy a propos tych dochodów, tak? Bo jeżeli poprzemy to pytaniem, w którym pytamy na przykład, okej, to jaka część ludzi na przykład, jaka część użytkowników tego internetu mobilnego na przykład podróżowała samolotem w ciągu ostatnich 12 miesięcy, widać, że jest duża nadreprezentacja tej grupy korzystającej z internetu przez telefon versus średni dla Polski. Czyli widać, że nie tylko ten odsetek osób korzystających z smartfonów i internetu mobilnego jest dużo wyższy w określonych grupach tych, które nas interesują, niż średnia dla całej Polski, ale również nadreprezentacja tej grupy sprawia, że jest to szczególnie ciekawa, interesująca grupa dla działań reklamowych. Też przekłada się również na same wykorzystywanie tych smartfonów. Tak? Coraz więcej osób faktycznie korzysta z aplikacji mobilnych. Tutaj są dane z ostatniego badania TNS-u, z którego wynika, że mniej więcej 1/3
osób posiadających smartfony korzysta z aplikacji mobilnych. Co jest ciekawe i wartościowe, duża część tych deklaruje, że w niedalekiej przyszłości będzie z tych aplikacji też korzystać, co też daje też nowe perspektywy wzrostu. Jeżeli mielibyśmy zastanowić się nad tym, to jakie szczególnie treści interesują konsumentów, co oni będą robić poprzez te smartfony, urządzenia mobilne, to jest dosyć ciekawe badanie ze Stanów Zjednoczonych, niestety nie ma jeszcze tak dokładnych danych dla Polski, pokazuje ona jednak bardzo ciekawą zależność, że jeżeli badamy zachowania zakupowe, w tym przypadku z turystyki dla użytkowników, widać, że duża część z nich poszukuje informacji, no bo ten kolor zielony to są te osoby, które bardzo komfortowo się czują z tym, czyli bardzo komfortowo się czują z poszukiwaniem informacji związanych z turystyką, czyli ofert, czy jakichś produktów, ale nawet w Stanach Zjednoczonych nadal jeszcze bardzo duża część konsumentów nie czuje się komfortowo przy takich zachowaniach, jak na przykład wykorzystywanie karty kredytowej w obrębie urządzenia mobilnego, kupowanie z wykorzystaniem mechanizmów płatniczych typu NFC, tak? To są bardzo ciekawe technologie, ale prawdopodobnie zanim one przejdą do powszechnego użycia, powinniśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób szczególnie docierać do tych, którzy już tam są, już tego internetu mobilnego chcą korzystać. Jeżeli byśmy zastanowili się nad tym, co w obrębie na przykład tej turystyki, to jest przykład turystyki i tematów lokalnych, dla których dosyć jest sporo danych, które rzeczy szczególnie konsumentów interesują. Widać, że szczególnie duża część tych akcji mobilnych dokonuje się jednak na stronach mobilnych. Dużo mniej jednak mamy w obrębie aplikacji, tak? Czyli aplikacja to jest kolor zielony, kolor fioletowy no to są strony mobilne. Tak? To troszeczkę też pokazuje, że jeżeli chcemy na przykład wchodzić w tematy mobilne, raczej pewnie powinniśmy myśleć w pierwszym rzędzie o na przykład stronie mobilnej, o aplikacji wtedy, kiedy mamy na to naprawdę pomysł, czyli nie powinniśmy zdecydowanie raczej odradza się w tym przypadku korzystanie z aplikacji jako zamiennika po prostu strony mobilnej, bo widać, że nawet w Stanach Zjednoczonych większość tych akcji odbywa się poprzez stronę mobilną. Co więcej, widać coraz większą też rzeszę użytkowników, którzy korzystają z jednego i drugiego, tak? Czyli widać, że okay, jeżeli korzystamy, szukamy na przykład jakiejś destynacji czy produktów, to ta strona mobilna odgrywa większą rolę, ale jeżeli jednak na przykład przychodzą jakieś rzeczy związane z dojazdem, związane z mapami, związane z tematami lokalnymi, ten temat aplikacji pojawia się dużo częściej i dużo szerzej. To jest też dosyć ciekawa kontynuacja tych kilku poprzednich slajdów, które troszeczkę potwierdzają to, że jeżeli myślimy o samych działaniach mobilnych, raczej nawet w Stanach Zjednoczonych to ten smartfon, to urządzenie mobilne nie jest tym urządzeniem, nie jest tą rzeczą, która domyka ostatecznie akcję, tak? To nie na nie raczej kończymy określony zakup, bo widać, że nawet w Stanach nie tak bardzo duża część użytkowników ostatecznie kupowała określone produkty poprzez smartfony czy z wykorzystaniem jakichś tych mechanizmów płatniczych, czyli te urządzenia mobilne są bardzo silnie osadzone w tym procesie zakupowym, są bardzo silnie osadzone w obrębie poszukiwania informacji związanych z ostateczną konwersją. Nie zawsze to jednak jest ten ostateczny krok, co też w pewien sposób prowadzi do dosyć dużych implikacji dla analizy samych działań, tak? Jeżeli będziemy analizować efektywność naszych działań tylko poprzez analizę ostatecznych konwersji wykonanych na urządzeniu mobilnym, no to będzie dosyć słaby obraz tego, co ostatecznie wpływa na efektywność tych działań. Te zachowania zakupowe coraz lepiej są też analizowane w Polsce. To nie jest tak, że jeszcze bardzo duża część tych konsumentów robi wszystko poprzez smartfony, ale coraz więcej tych osób faktycznie wykorzystuje smartfony do określonych działań zakupowych. Co jest ciekawe,
te badanie z TNS-u pokazuje, że faktycznie smartfon to już nie jest tylko urządzenie mobilne. Nie jest tak, że z tego smartfona korzystamy na przykład na przystanku, w tramwaju czy gdzieś. Coraz częściej korzystamy, szykujemy na przykład informacje, kiedy jesteśmy normalnie w domu. Kiedy mamy pod ręką również nasz komputer, tylko z jakiegoś innego powodu określonego, po prostu nam może się nie chce, może po prostu też na tyle dobrze już z tego urządzenia korzystamy, że nie zmienia generalnie dla nas to wiele, jeżeli chodzi o korzystanie z samego urządzenia. Coraz to też potwierdza kolejny slajd pokazujący dane ze Stanów. Mam nadzieję, że niedługo też takie dane będą również dla Polski. Tutaj widać, że spora część tych wyszukiwań mobilnych, jeżeli mówi nawet de facto lwia część, odbywa się w drugiej połowie dnia, czyli nie tylko kiedy jesteśmy w podróży, ale również w momencie, kiedy jesteśmy w domu, kiedy mamy akurat chwilę na coś, nie do końca nam się na przykład chce, mamy czas otwierać nasz komputer i zwłaszcza, że coraz lepiej widać z tych urządzeń korzystamy, jeżeli korzystamy z nich niemal zamiennie w odniesieniu do samego desktopa. To się przekłada również oczywiście na te wyszukiwania. Jak widać w Polsce również ten przełom, jeżeli chodzi o te wyszukiwania mobilne, również można zauważyć. No, te wyszukiwania obecnie rosną kilkaset procent rok do roku. Łatwo zauważyć, że ta krzywa wzrostu jest niemal krzywą pionową, co też pokazuje, że ten temat jest naprawdę żywy i warto się nim zainteresować w kontekście nie tylko następnych lat, ale następnych miesięcy, bo jeżeli coś rośnie kilkaset procent rok do roku, to znaczy, że coś, co teraz będzie stanowić 10%, za rok może stanowić 20-30, tak? Czyli, a to nie jest tak, że jeżeli do naszej strategii dorzucimy mobile dzisiaj, to rezultaty tego pojawią się za 2-3 tygodnie. Tylko musi płynąć czas, za który którego. Jeżeli sprowadzimy to do konkretnej kategorii, w tym przypadku ziem kategorii turystyki, widać, że te dane się niemal kompletnie pokrywają, tak? Czyli ten wzrost tych poszukiwań widać w obrębie wszystkich kategorii. Co ciekawe, widać, że sami konsumenci coraz bardziej są w pewien sposób świadomi, coraz lepiej tych smartfonów wykorzystują do samego wyszukiwania. Tutaj zrobiłem analizę na top 1000 zapytań dla kilku kategorii, porównując długość zapytań na smartfonach długość tych zapytań na desktopach. I co się okazuje? W przypadku tych kategorii długość tych zapytań dla tych 1000 zapytań wynosi zaledwie kilka procent więcej versus desktop. Czyli de facto coraz częściej szukamy bardzo podobnie na smartfonach jak na urządzeniach mobilnych. Jeżeli ta próba jest dla nas za mała, to w następnym slajdzie zrobiłem próbę na 5000 zapytań. 5000 zapytań, no to już dla kategorii turystyka czy kategoria firmy to już jest dużo, tak? I w tym przypadku widać, że te dane wzrosły tam o 2-3 punkty procentowe, czyli bardzo, bardzo podobnie szukamy już na smartfonach, jak i na urządzeniach mobilnych. Czyli z jednej strony jest jeszcze duża grupa użytkowników w Polsce, którzy nie do końca może jeszcze wiedzą, jakie urządzenie posiadają, nie do końca są świadomi, ale z drugiej strony jest bardzo duża i bardzo silnie rosnąca grupa, która świadomie z tego korzysta i robi to w sposób coraz silniejszy, coraz większy, mając coraz większe implikacje ze samych działań później marketingowych. Co ciekawe, większość tych wyszukiwań kończy się konkretną akcją użytkownika. To jest bardzo ciekawe badanie zrobione niedawno też w Stanach Zjednoczonych, które pokazuje, miejmy nadzieję, że niedługo takie badania będą również w Polsce, które widać, że z jednej strony spora część tych wyszukiwań na przykład prowadziła do kontynuacji poszukiwania, tak? Czyli ten smartfon był na przykład gdzieś w procesie zakupowym, ale spora część tych użytkowników podzieliła się informacją w jakiś sposób, zadzwoniła do firmy, kupiła coś, odwiedziła sklep, czyli wykonała określoną konwersję, ale konwersję nie tylko rozumianą jako bezpośrednio zakup na stronę, bezpośrednie wysłanie formularza na stronie, ale również inne akcje, które bardzo łatwo, dużo łatwiej jest powiązać z działaniami mobilnymi niż działaniami
na desktopie, tak? Typu wykonanie jakiegoś telefonu, czy wykonanie jakiegoś, podzielenie się jakiejś informacji, to jest coraz częściej łatwiejsze nawet na smartfonach niż na telefonach. I to tworzy określone przestrzenie również na same aktywności użytkowników bezpośrednio na stronach internetowych. To są dane z jednego ze sklepów internetowych, gdzie widać, że z jednej strony ten udział wyszukiwań mobilnych, w tym przypadku one obejmują również tableta, wynosi już dosyć sporo, bo to jest prawie 10%. Przy czym dużo ciekawszym od samego układu procentowego jest skala wzrostu. Bo to, co widzimy, to widzimy de facto co 6 miesięcy niemal podwajanie się tego ruchu, tak? Czyli jeżeli mówimy o tym, że te wyszukiwania na przykład rosną kilkaset procent rok do roku i że jeżeli teraz mamy 10%, to za rok możemy mieć 20%, to to ma swoje odzwierciedlenie również w konkretnych działaniach niezwiązanych nawet tylko z samym wyszukiwaniem. To jest po prostu coraz ważniejsza część zachowania konsumentów i z tym musimy się liczyć i do tego też powinniśmy się przygotować. Zwłaszcza, że jeżeli spojrzymy później nawet na przykład na określone elementy, w tym przypadku mamy analizę zapytań brandowych, no to się okazuje, że ta skala, ten wzrost jest jeszcze nawet większy. Czyli na przykład ten udział zapytań brandowych w obrębie wszystkich zapytań, udział brandowych z mobile'a jest często jeszcze wyższy niż taki średni dla całej strony. Co więcej, coraz więcej mam biznesów, dla których nawet takie elementy jak zakupy przez internet, przez smartfona, czy wykonywanie określonych zamówień nie są już problemem. I tu jest przykład takiego sklepu internetowego, gdzie nawet średnia wartość zamówienia z urządzeń mobilnych, przy czym w tym przypadku tutaj jak urządzenie mobilne jest również rozumiany tablet, jest wyższa niż w przypadku urządzeń stacjonarnych. I to oznacza, w jaki sposób musimy się do tego przygotować. W jaki sposób się tego przygotujemy, no to myślę, że mi się wydaje, że na tym panelu naszym to poruszymy. Tak, i w związku właśnie z tymi informacjami, które Mariusz zaprezentował, będę miała w takim razie pytanie do Mateusza na początku, który reprezentuje TNS. W którą stronę twoim zdaniem badania w Polsce będą szły? Bo widzieliśmy bardzo dużo informacji i badań ze Stanów. Czy myślisz, że jest to na tyle już ważny temat dla nas w Polsce, że takie badania się będą też tutaj pojawiały? No myślę, że tak. Mamy na pewno informacje ze Stanów. My mamy też, pamiętajmy, dosyć sporo danych z Polski. I teraz tak, ja wrócę troszeczkę do tego roku mobile, tak? Od którego to roku jest rok mobile? Od 8? Tak. Ja myślę, że jest szansa, żeby ten rok rzeczywiście w Polsce przynajmniej stał się rokiem mobile ze względu na właśnie badania. Bo dotychczas ja myślę, że największym takim zagrożeniem, wrogiem w ogóle z tej kategorii mobilnej były właśnie niedokładne badania deklaratywne. One są cenne. Mm-hmm. Dotychczas zadawaliśmy pytania w ten sposób, bo inaczej się nie dało. Szczególnie są cenne, jeśli sobie robimy porównania, prawda, odpowiedzi na pewne pytanie, nie wiem, właśnie tak jak pokazałeś, wśród wykształconych i ogółu populacji i widzimy pewne kierunki, które nam coś już mówią. Ale no, sama ta deklaracja posiadania smartfonu 9%, tak, versus faktyczne posiadanie 20-25%. No widać, no, po prostu 2/3 ludzi nie daje sobie sprawy, że ma tego smartfona. Czyli ludzie nie są w stanie stwierdzić, co robili, krótko mówiąc, na smartfonie, na tablecie, bo robią tego zbyt dużo. Zresztą jeśli sobie zrobimy teraz takie ćwiczenie, prawda, kiedy sobie odpalimy otwarte aplikacje na swoich komórkach. Ja myślę, że nikt nie będzie w stanie, jeśli wezmę jego komórkę, nikt nie będzie w stanie mi wylistować, co tam jest otwarte, czego używał w ostatnim czasie. Po prostu nie pamiętamy. A narzędzie jest precyzyjne, więc trzeba je precyzyjnie mierzyć i po prostu no, w tej chwili jest czas na pomiar pasywny, na pomiar bez udziału respondentów. I teraz tak, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do szacownego... A co rozumiesz, może co rozumiesz przez pomiar pasywny? Tak, już powiem. Właśnie chciałem podziękować za zaproszenie tak szacownego grona, prawda, mistrzów mobilności i świata digital, ponieważ to nie jest tak, że my jako Instytut Badawczy jesteśmy z definicji mobile. My jesteśmy z definicji
kimś, kto podąża za konsumentem. I teraz jeśli zauważamy, że coraz więcej konsumentów ma coś takiego w kieszeni, powstał nowy touchpoint, powstało nowe medium, no to poziom jego zmierzenia jest tak, i uświadamiamy sobie, że poziom jego zmierzenia jest na tak żenującym poziomie w porównaniu z taką telewizją, radią i tak dalej, no, że trzeba coś zrobić. No i udało się, że jesteśmy po pierwszym projekcie pasywnego pomiaru. To polega na tym, że no, dobieramy respondentów, jak to zwykle w badania, dobieramy sobie taką próbę badawczą, przeprowadzamy z nimi wywiad, żeby wiedzieć, co to za ludzie, prawda, właśnie zasobność portfela i tak dalej, i tak dalej. I następnie prosimy ich o zainstalowanie sobie aplikacji. To się robi prawie identycznie jak aplikacja ciągnięta, nie wiem, z App Store'u czy z innego sklepu. I oni potem zapominają o tym. Taka jest istota, żeby zapomnieli. Na ich telefonach, mówiąc brzydko, instaluje się pewien robal, który od tego czasu śledzi wszystkie ich działania. Oczywiście zgodnie z prawem nie śledzi rozmów, my nie jesteśmy CBA, prawda? Nie śledzi treści SMS-ów, loginów i haseł. I z każdym respondentem podpisujemy taką deklarację. Natomiast mówi nam, ile rozmawiał, o której godzinie rozmawiał, ile wysłał SMS-ów, czy używał aparatu fotograficznego, czy używał budzika, także wiemy, kiedy wstaje, prawda? Nie wiemy niestety, kiedy pójdzie spać. Sprawdzamy aplikacje mobilne, dokładnie wiemy, jakich aplikacji mobilnych używał, wiemy też, jakich stron używał, wiemy, jakiego typu słowa wpisuje, żeby dotrzeć do pewnych, po prostu poznajemy jego ścieżkę podróżowania po tych stronach. No, czyli dowiadujemy się, można powiedzieć, wszystkiego, co taki człowiek robi sobie przez telefon. Wydaje mi się, że to jest no, absolutny przełom i wtedy już nie będzie takiego zastanawiania się, czy on zrozumiał, prawda, jeśli pytamy się, czy używać internetu, prawda, no ciekawe, czy on wie, że sprawdzenie pogody na przykład przez telefon to jest korzystanie z internetu, bo ludzie, jak się okazuje, to pytaliśmy o to, nie wiedzą. Czy on wie, co to jest aplikacja, bo myśmy przerzucili do tych badań język i operujemy smartfon, aplikacja, coś tam, łączenie się z internetem, a ludzie nie wiedzą. Dla ludzi to jest taka mała kosteczka, która daje im sporo benefitów, a jak to się dzieje, czy oni się łączą z internetem, czy nie, to jest inna rzecz. Także no, od tego czasu będziemy to wiedzieć i to dodatkowo, niezależnie od tego, czy ci ludzie są w zasięgu operatora, czy są w Wi-Fi, czy nawet odłączyli się od... tutaj widzę kartkę, na jakich platformach to działa. No w Polsce działa to w zasadzie na wszystkich platformach. Tak? Mamy w tej chwili takie trzy systemy główne operacyjne, na których powinny działać, natomiast na BlackBerry i na Symbianie też działa, czyli mamy badanie na pięciu platformach. Wydaje się, że 99,9% pokrycia, jeśli chodzi o platformy mobilne, mamy sprawdzone. No i cóż, no, jeden projekt już za nami, raport jest już u klienta, klient zadowolony. To był projekt dla konkretnego klienta, na wyłączność, no i stwierdziliśmy, dobrze, no skoro tak, nauczyliśmy się, klient zadowolony, wdraża, to był akurat jeden z tych nielicznych, świadomych klientów, tak, bo zazwyczaj ten mobile to jest jeszcze w fazie eksperymentów. Tam naprawdę wiedzieli, że warto też zrobić takie badanie po prostu, które coś tam kosztuje, więc stwierdziliśmy, że może warto założyć taki panel ogólnodostępny, prawda, czyli zbudować coś takiego już na dużej grupie respondentów, reprezentatywna grupa użytkowników mobilnych, smartfonów i tabletów. No i to w tej chwili się dzieje, rozmowy z klientami się dzieją tak właśnie wczoraj dostałem po południu bardzo dobrą wiadomość, że następny klient się zgodził, także mamy już, jesteśmy blisko tego break-even, żeby taki panel zaistniał. Przypocało, tak? Arek, a jak to jest, takie badania przydałyby się, jeśli budujesz aplikację czy też stronę mobilną? Czy korzystacie z takich badań, czy też z wiedzy o tym, co robi konsument, czego potrzebuje przy budowaniu właśnie stron mobilnych czy aplikacji? Super, że będziemy mieli coś takiego do walki z klientami, bo w tym momencie trochę sytuacja też wygląda tak, że
przypominają się czasy 2006 roku, 2005, kiedy się przychodziło do klienta, proponowało mu wejście w internet i w odpowiedzi na to słyszeliśmy często, ale no przecież tam, kto tam siedzi, tylko dzieciaki najczęściej, tak? Z tym piwem. Z tym piwem na przykład i innymi rzeczami. I w dużej mierze projekty, które nam się udało zrealizować, i pewnie to jest problem, bolączka całej branży mobilowej, udają się wtedy, kiedy jest duże zaufanie ze strony klienta i jest w stanie podjąć ryzyko, po prostu uwierzyć nam, że to się sprawdzi, no bo opieramy się najczęściej na badaniach, które pochodzą ze Stanów, pochodzą z zachodu Europy, z UK, gdzie jednak zachowania konsumentów są kompletnie inne niż w Polsce. I potem możemy tylko liczyć na to, że jednak mieliśmy rację, nasza intuicja marketingowa i wiara w wzrost nowych technologii była prawdziwa, no i pokazać efekty. Tak? Natomiast ten pierwszy moment, kiedy mamy złapać punkt zaczepienia i udowodnić, że to jest dobre działanie, należy go włączyć w strategię, przede wszystkim strategię, a nie zróbmy sobie mobile, bo to jest też bardzo często postawa u nas. Do tego brakowało trochę amunicji. W tym momencie na pewno takie narzędzie, które dostaniemy od TNS-u, będzie świetnym orężem do tego, żeby raz skłaniać klientów i dawać im merytoryczne argumenty do włączenia mobile'a do strategii. Dwa, lepiej mierzyć to, co zrobimy, bo też z mierzalnością bywają problemy cały czas. A jeszcze to może jeszcze zapytam, bo koniec końców sporo klientów, tworząc jakieś inne działania mobilne, ma dosyć dużo wiedzy też po swojej stronie, tak? No bo często tych klientów już bardzo dobrze zbadali, na przykład w odniesieniu do jakichś może bardziej tradycyjnych zachowań. Czy ci klienci wykorzystują te dane, czy to jest tylko bardzo mała grupka świadomych klientów, czy to jest tak, że to jest coraz bardziej powszechne, że się robi to faktycznie już pod kątem określonej grupy docelowej, pod kątem potrzeb, czy na zasadzie bardziej okej, zróbmy sobie apkę? Uśrednianie, tak jak często mówisz na swoich prezentacjach, jest złe, tak? Ale uśredniając to jednak bardzo jest słabo, jeśli chodzi o świadomość wśród klientów, co też wynika z tego, że jest to młode, tak? Cały czas jest to stosunkowo młode w Polsce. Dwa, nie dostają lokalnych właśnie badań, które by im wykazały. Na którymś etapie rozmów, czy nawet projektowania, wynika z tego, że jest to taki trochę dodatek fajny, żeby sobie zrobić mobile, tak jak dwa lata temu wiele marek robiło sobie Facebooka, po prostu, żeby go zrobić, bo wszyscy go mają, no co nie może się skończyć dobrze ani komunikacyjnie, ani potem budżetowo na koniec roku, po prostu, bo takie działania, które są robione po to, żeby je mieć, no, użytkownicy niekoniecznie chcą je mieć na swoich telefonach. No bo faktem jest też takiego, że rzeczywiście marketing przez lata przyzwyczaił się do tego, że może sobie zdefiniować grupę docelową, prawda, żeby ocenić sensowność jakiejś tam strategii. Jeśli grupa docelowa jest rozmyta, prawda, opiera się na deklaracjach, i my wiemy, prawda, że jest, nie wiem, ta słynna ciocia, zawsze cytowana, która dostała smartfona od operatora, i zapytano, jaki masz pakiet danych, pyta, co to jest pakiet danych. No, takie rozmycie jest, no myślę, nie pomaga w rozwoju kategorii, która jak widać i tak się mocno rozwija. Więc no, wyobraźmy sobie, co będzie, jak poznamy tak szczegółowo, co się dzieje z tymi ludźmi. Znaczy dane do targetowania użytkowników to już są, tak? Czyli jesteśmy precyzyjnie w stanie dotrzeć do osób, wybierając konkretny smartfon, wybierając czy siłą, czy przez Wi-Fi, wybierając wiele czynników i te behawioralne też wszystkie czynniki, czyli po zainteresowaniach, po jakich stronach chodzi, nawet możemy wnioskować demografię, tak? Takie infer demografii. Także te dane już do targetowania konkretnych użytkowników już gdzieś tam są, one są powiedzmy poprzez te platformy reklamowe, czy tam jedną platformę reklamową tak naprawdę Google dostarczane. Mi się w ogóle tak trochę jak słucham tego wszystkiego i tych wszystkich konferencji, nie podoba ten podział taki na mobile i reszta świata, bo gdzieś tam to jest komputer, trochę mniejszy wyświetlacz, mam go przy sobie, ale to jest komputer i docelowo to wszystko się zmerdżuje. My teraz nie możemy mieć oddzielnej strategii na mobile, oddzielnej na internet i tak dalej. To wszystko się
Smart Merge'uje. Zobaczcie teraz na stronę Facebooka główną. Nie wiem, czy już ktoś z was widział, bo teraz z agencji digitalowych ludzie to pewnie widzieli. No, ale to jest strona mobilowa przełożona tak naprawdę na desktopie teraz, tak? Czyli docelowo te wszystkie rozwiązania, mamy teraz tą technologię, tą sposób web design, tak? Czyli nie tworzymy już czegoś takiego jak MKI, czyli strony na urządzenie mobilne. Nie ma czegoś takiego docelowo, nie będzie czegoś takiego. Tworzymy jedną stronę, która dostosowuje się do wyświetlacza. Do małego będzie wyglądała inaczej, do dużego będzie wyglądała inaczej. Także to wszystko takie myślenie wyrwane gdzieś tylko, tam... Mi się wydaje, że to wcale się nie kłóci, tak? Bo mi się wydaje, że czym innym jest na przykład koncept marketingowy, tak? Który musi trafiać do potrzeb konkretnej grupy, tak? Czyli przykładowo, jeżeli mamy nawet jakąś aplikację, powiedzmy, to fajnie, że tam jest, jeżeli tam jest pomysł, który trafia do konkretnej grupy, potrzeb konkretnej grupy, tak? No na przykład, czy jeżeli mamy właśnie aplikację o przepisach, no to jest jakaś jedna grupa, która tych przepisów zdecydowanie bardziej korzysta. Jeżeli mamy grę z piłką nożną, to też jest określona grupa, która bardziej z tego korzysta, a czym innym pewnie jest kwestia już samego też i promowania i samego docierania z szeroką treścią, tak? No bo jeżeli ktoś ma na przykład stronę turystyczną i definiuje swoją grupę jako każdy, kto jest zainteresowany zakupem usługi turystycznej, no to pewnie te podejście jak najbardziej wtedy pasuje, tak? Zwłaszcza, że no, coraz większej pewnie grupy, coraz większej części grupach, bo jeszcze nie we wszystkich, ten użytkownik właśnie mobilny się nie różni od takiego zwykłego użytkownika, to jest jakby ten sam, tak? To jest tylko jedna z segmentacji grupy docelowej, tak? Jedna z segmentacji ze względu na po prostu tutaj wyświetlacz, tak? Natomiast z tych segmentacji jest mnóstwo. Mam segmentację po zainteresowaniach, po wieku i tak dalej. I ja nie uważam, żeby tak do końca to była taka ta dominująca segmentacja i taka najważniejsza w komunikacji, tak? My planując dla klienta digitalową strategię, to powinniśmy myśleć, że tak powiem, o wszystkim i brać pod uwagę tą taką specyficzność korzystania z tego metodu. No przepisy.pl, tak? Dla Knora. Dobrze mówię. To jest też po prostu przepisy.pl są na desktopach, ale są też na mobile, jest trochę dostosowanie tego, tak? No to jest ten jeden krok, że to jest jeszcze rozdzielone. Wydaje mi się, że za 4 lata to będzie też się uspójniało, tak? Zgadzam się z tobą w tej części, że jakby no oczywiście też planując, jak już jesteśmy na przykładzie przepisów, tak, strategię dla klienta tą całą opartą na branded contencie i interakcji z przepisami. Oczywiście, że planowaliśmy to po prostu jako strategię bardzo dobrą, która ma działać, niezależnie od tego, czy to ma być portal, czy to ma być Facebook, czy Google Plus, czy cokolwiek. Kwestia jest taka, że w tym wypadku akurat udało nam się też trafić na klienta, który nam zaufał, jest mocno wyedukowany i pozwolił nam, że tak powiem, zaplanować to też tam szerzej. A najczęstszą rzeczą jest to, że oczywiście strategia powinna po prostu być uniwersalna, tak? I potem to jest kwestia adaptacji, który to będzie touchpoint. Natomiast są odcinane, po prostu nie są brane pod uwagę z mojego doświadczenia, przynajmniej te części mobilowe, dlatego też stawiam to rozgraniczenie. Tak jak kiedyś, te 6 czy 7 lat temu, digital nie był brany pod uwagę i tworzyło się tylko strategie, które mają ładnie przepływać przez ATL, BTL, no a do internetu zrobimy parę banerów. Tak, ale to jest kwestia budżetu. Bo ty mówisz, że dlaczego tym mobilu? No ja myślę sobie, że fakt, zgodzę się, bo ten konsument jest jeden. Jeden człowiek, on jest w ogóle jeszcze póki co realny. Obiekt cały czas jest analogowy, prawda? Natomiast tak, wiemy, jak ogląda telewizję, bardzo szczegółowo, prawda? Wiemy, jak słucha radia, są badania jakieś tam w miarę szczegółowe. Wiemy, co czyta. Wiemy, jak się zachowuje w sklepie, prawda? Co pan handlu detalicznego. Mamy bardzo dużo informacji z samych sklepów, w realu. A w tej... Dowiedzieliśmy się niedawno i wiemy coraz więcej, jak tam hula po komputerze, tak? Albo desktopie. Natomiast w tej mobilności jest luka, tak? Jest luka, gdzie no mało wiemy. I dlatego ja myślę, że dlatego po prostu dzisiaj o tym rozmawiamy, prawda? Bo tutaj jak my zaczęliśmy sobie opowiadać o tym, troszeczkę mówić klientom i wyszła ta informacja, że robimy już to badanie techniką Mobile Health.
Do nas, co charakterystyczne, zgłosiło się więcej klientów z pytaniami z FMCG niż z takich branż technologicznych. Ok, pierwszy klient był finansowy, natomiast ja myślę, że urządzenia mobilne to jest coś, co wreszcie może przełamać tę barierę FMCG do świata mobilnego, tak? Ale do tam, no tak, bo tam internet, ten desktop zawsze był za daleko półki, za daleko tej kasy, prawda? Więc FMCG, niby taka bardzo innowacyjna branża, tak obserwując, nie wiem, zapytania badawcze, sprawdzanie... Polemizować, innowacyjna branża. No jeśli chodzi o wprowadzenie, o częstotliwość wprowadzenia produktów, pewne innowacje, jeśli chodzi o sposób komunikacji w tradycyjnych kanałach komunikacji marketingowej, no to wydaje się, że tak. Natomiast okazało się, że to jest branża konserwatywna, tradycyjna, prawda? Natomiast no, symptomatyczne jest to właśnie to zainteresowanie właśnie firmy FMCG światem digital w odniesieniu do mobilności, bo to się dzieje. Znaczy, racja, znaczy, wydaje mi się, że fajne te badania, super. Wydaje mi się, że bardzo dużo wniosą. Natomiast nie zapominajmy, że o użytkowniku telewizji tam z LGB to wiemy, jak on tam klika w pilot i wiemy tak naprawdę oglądalność i tyle wiemy. I o interakcji nie wiemy dużo więcej, tak? Też zwróćmy jedno słowo, bardzo możliwe, że w lewym ręku ma pilota, w prawym ręku ma smartfona, od tego bym zaczął. Także o tym użytkowniku paradoksalnie wiemy teraz już dużo, dużo mniej, niż wiemy o użytkowniku komórkowym, tak? Wiemy, jakie strony, możemy go przede wszystkim ciasteczkować, czyli możemy przyczepiać do przeglądarki ciasteczka i stąd wiedzieć i budować cały profil danej osoby, tak? Wiemy, jak się łączy, wiemy dokładnie, jakiego telefonu używa. Nie wiemy teraz, jakiego telewizora dokładnie używa. Tak? To jest jeszcze chwilę, tak? No tak, ale mówię, że w przypadku mobilnych mi się wydaje, że jakby kwestią to jest główne wyzwanie związane z jakby z agregacją danych, tak? Że jakby nie ma problemu na takim szczeblu, takim typowo, okej, ile miałem użytkowników, ile miałem osób, które korzystały z danej aplikacji, ale taki na takim bardziej stopniu jakby high levelowym, takim bardziej ogólnym, jakby zastanowimy się, okej, jaka treść na przykład, którą ja tworzę, na przykład jako marka, faktycznie najlepiej się tak trochę wepnie w ten cykl dnia konsumenta w taki sposób, aby to fajnie się jakby dopasowało do jego trybu życia. Mi się wydaje, właśnie tego jeszcze nie do końca wiemy, tak? No bo pewnie, jeżeli mówimy o kwestiach badań, na przykład telewizyjnych, no to z jednej strony to jest sprawa taka, że okej, to te badania można mówić, okej, czy one są dokładne, czy niedokładne. No z drugiej strony pewnie jakiś okres czasu decydował, że mniej więcej już marketerzy wiedzą, czy ta reklama powinna być bardziej przed wiadomościami, czy po. Ale to znaczy, ja ci powiem teraz tak. Główna różnica między teraz telewizją, bo ja też pracowałem wcześniej w tradycyjnych mediach, tak? Byłem menadżerem właśnie tych dużych, takich niby nowoczesnych FMCG-ach. I główna różnica, jaka jest, to że firmy, duże koncerny, które tak naprawdę zbudowały swoją potęgę na reklamach telewizyjnych, zbudowały przez lata benchmark do swoich reklam. To znaczy teraz, tworząc reklamę nową, są w stanie skorelować jej wynik, powiedzmy, jakiegoś panelu z sprzedażą, tak? Mają 1000 reklam wcześniej i jeżeli wynik był, powiedzmy, konsumenci mówili, żeby chętnie kupili, tam wypełniają całą ankietę, że oceniają, że jest bardzo engaging, taka śmaka albo tak dalej, to potem jest skorelowanie tych wszystkich badań, potem z faktycznymi, bo to są dane historyczne, z faktycznym przełożeniem na sprzedaż. I teraz no marketer wie, okej, mam reklamę, to się zazwyczaj idzie, zaprasza tam kobiety do kina i puszcza reklamę telewizyjną, one oglądają i potem wypełniają ankiety. I po takim czymś marketer już wie, czy ma dobrą reklamę, czy ma złą reklamę. Czy zainwestować 3-5 baniek w telewizję i z tego będzie sprzedaż, czy nie. Tego jeszcze w mobile nie ma, tak? Czyli nie ma tej korelacji tak naprawdę. Nawet jeżeli zmierzymy, co konsument o tym mówi, to nie jesteśmy w stanie potem tego tak do końca jeszcze skorelować ze sprzedażą, zanim nie puścimy w media. Natomiast możemy bardzo szybko skorelować ze sprzedażą, no bo wypuścimy kampanię przez 2 dni i już wiemy. Także to jest drugi. My bardzo dużo już wiemy o tym, co o tych danych post factum,
to jeśli już prawda, powstanie aplikacja, jeśli coś ruszy, to no, jestem zaczarowany jako człowiek, który od lat pracuje w badaniach. Jestem zaczarowany po prostu możliwościami, jeśli chodzi o sprawdzenie efektywności działań. Szczegółowe dotarcie, rodzaje urządzeń i tak dalej, ale to już jak coś zrobimy. Natomiast zanim zrobimy, taka decyzja, prawda, czy komunikować to przez, czy zrobić sobie alians raczej z Orange'em, czy z Play'em, czy raczej na właśnie na stronę mobilną, czy na aplikację, czy zrobić sobie alians z jakąś inną stroną mobilną, czy z inną aplikacją i tak dalej, i tak dalej. No to dlatego jeszcze aż tak dokładnie w tej chwili nie wiem. To ja bym chciała tylko jeszcze się zapytać, czy może ktoś na hangoucie chciałby zadać pytanie albo skomentować to, o czym teraz mówimy, tudzież ewentualnie można też na czacie pisać pytania i też z chęcią na nie odpowiemy. Także czy mamy kogoś chętnego do zadania pytania? Widzę, że chyba nie. To w takim razie może przejdziemy do drugiej części. Mariusz nam zaprezentuje, czy mowa i to rewolucja w docieraniu do klienta, czy też chwytliwy mit marketingowy. Tak, bo z jednej strony mówi się właśnie a propos tego, roku mobile. Miejmy nadzieję, że właśnie to ten rok będzie rokiem mobile, no bo faktycznie dane w pewien sposób dużym bardzo to potwierdzają. Przy czym z jednej strony mamy tak szybki wzrost tego potencjału, tak szybki wzrost też jakby świadomości. Z drugiej strony, jak się pójdzie na jakąś konferencję, to bardzo często widzimy jakieś case study, gdzie mówi się o kampanii, która dotarła do 1000 użytkowników, do 500 użytkowników. I z tego względu postanowiłem troszeczkę, jakby zgromadzić parę rzeczy, które według mnie decydują o tym, czy dane działania będą miały symptomy efektywności, czy nie. Więc zebrałem ten takie powiedzmy fajne przykłady z konferencji i podzieliłem je na takie trzy grupy. Pierwsze grupy to są takie działania, które podbiły serca milionów. Tak? To są właśnie na przykład takie Angry Birds, to jest Instagram, to są działania, które faktycznie dotarły do setek milionów ludzi. W pewien sposób dużo się o tym mówi, mówi się o tym, jakie to jest fajne. Przy czym pojawia się problem, jeżeli chodzi o zdefiniowanie, co zadecydowało o sukcesie tego jednego czy drugiego działania. Tak? No bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę taki Angry Birds, no to ten właściciel Angry Birds stworzył dużo więcej tych gierek i tylko akurat ta się przybiła. Żebyśmy poszukali w obrębie Google Play'a czy iTunes'a, byśmy znaleźli dziesiątki bardzo podobnych gierek, które są de facto bardzo podobne i oczywiście post factum, jak coś już takie zostanie przełomowego stworzone, to pojawia się tysiące jakichś osób, które mówią, okej, okay, ja widziałem, przewidywałem, że tak naprawdę, że to będzie sukces, które mówią i tworzą później jakieś tam artykuły czy przepisy na tym, jak stworzyć taką aplikację, czy tam jak stworzyć takie działanie i inkasować dziesiątki milionów dolarów przez następne lata. No, pewnie gdyby to wiedziały, to same by to zrobiły. I w tym przypadku takie główne porównanie, które mi się do tego troszeczkę nasuwa, do takich działania, no to jest właśnie takie wyrzucenie tych czterech kostek z trzustkami, tak? Że po prostu z jakiegoś powodu czasu do czasu określone działanie się przyjmie i bardzo trudno de facto wnioskować, że decydować, czy takie działanie faktycznie osiągnie aż taką skalę, tak? Po prostu coś zadecydowało i bardzo trudno de facto teraz nawet po starcie powiedzieć, co o tym zadecydowało i jeszcze trudniej powiedzieć, jak stworzyć coś podobnego, czy coś zupełnie innego, co odniesie podobny sukces. Drugi typ działań, które ja widzę, to są takie działania, które mają podejście bardziej takie kreatywne, tak? I to są właśnie bardzo fajne często przykłady, tak, na przykład ten przykład Proctera z Czech, czy wcześniej z
Z Korei bodajże. Dwie sprzedaże. No. Czy też przykład tej kolejnej aplikacji, która wygrała konkurs Cannes. Bardzo ciekawa aplikacja, która ma dać zajęcie dziecku w czasie podróży, tak, dziecko może sobie nawigować nim jadąc drogą. No, tylko przy czym tu się właśnie pojawia kwestia tej skali, tak, że to są często bardzo fajne rozwiązania, które bardzo fajnie się pokazuje na konferencji, bardzo fajnie się pokazuje na prezentacji. Z drugiej strony najczęściej osoba finansowa firmy, jak dostaje do ręki koszt tego i liczbę osób, do których to dotarło, dostaje najczęściej zawału i kończy to rozmowę o mobile na następne miesiące, tak? I na przykład tej aplikacji, która wygrała Cannes, jeżeli spojrzymy na przykład na iTunes, no to się okazuje, że, bo tylko na iTunes ona wyszła, to się okazuje, że nawet ta aplikacja miała za mało ściągnięć, żeby było, że można było ją ocenić. Nie, to jest za mało recenzji, bo dopiero od piątej recenzji pokazuje, że ma dane aplikacji. Liczba recenzji jest bardzo stała. Gdyby to było setki tysięcy, to na pewno by było wiele. Jeżeli by pobrało ją 100 tysięcy osób, no to raczej by te 5 ratingów się zebrało, tak? No i trzeci typ działań to są działania, które w pewien sposób ja definiuję jako te, które faktycznie wychodzą z zastanowienie się, jakiego typu treści konsument potrzebuje i jakie doświadczenie faktycznie najbardziej mu się przydało w kontekście mobile'a, jeżeli chodzi o określone rozwiązania, tak? No i tutaj przykład, jeżeli spojrzymy na następne przykłady kilku aplikacji, czy to jest wspomniane przepisy.pl, czy jak dojadę, czy listonik, zobaczymy bardzo fajne koncepcje, które często przenoszą określoną potrzebę z życia realnego, i ją ułatwiają, tak? Czyli jak samo jak w życiu tworzymy listę na zakupy, no to chętnie z niej korzystamy w takim życiu bardziej cyfrowym, no to tam łatwiej. Tak samo jak często korzystamy z książek kulinarnych, tym fajniej będzie z niej korzystać w obrębie mobile, czy w obrębie tych treści cyfrowych, ale treści, które faktycznie są związane, który widać, że wcześniej było zastanowienie się nad tym, jaka treść przyda się konsumentowi w konkretnym i z drugiej strony, w jaki sposób ona też marce pomoże. I teraz, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę te, mi się wydaje, że trzy takie główne aspekty tej ostatniej grupy projektów, tam bym wziął, jakby złączył w takie trzy główne dziedziny. Treść, promocje i analiza. Treść to jest ten element związany z tym, że faktycznie wychodzimy z założenia takiego bardziej analitycznego zastanowienia się nad tym, co się przyda naszej grupie docelowej i co ma sens w kontekście naszych działań. Tak? To jest nawet rozpoczęcie od tak podstawowego pytania, czy jest mi potrzebna strona mobilna, czy aplikacja. To, co widać w Polsce, taką ostatnio taki hype, czy też taką modę na aplikację. Każdy chciałby mieć aplikację i później widzimy dziesiątki nierzadko komentarzy, które są typu nic nie wnosi nowego, można było zrobić stronę mobilną z takimi samymi funkcjonalnościami, tak? Bardzo dużo część tych przykładów. Z drugiej strony bardzo fajna strona mobilna może dużo wnieść dla marki, tak? Tak jak w tym przypadku marka Crop, zrobiona przez agencję Engine, gdzie faktycznie stworzenie fajnej strony znacznie z jednej strony zwiększyło liczbę tych odwiedzin, znacznie zwiększyło też nie tylko wskaźniki ilościowe, ale jakościowe dla marki, tak? Czy takie rzeczy jak czas na stronie, czy również na przykład ilość tych odwiedzin. To, co widać w obrębie tych działań, to jest przede wszystkim też mierzenie troszeczkę sił na zamiary, tak? No bo jeżeli tworzymy określone działania mobilne i mamy na to naprawdę niedużą część budżetu, to w niektórych przypadkach albo nie ma za bardzo sensu, albo można skorzystać z jakiegoś gotowego rozwiązania, które na przykład na potrzeby konkursu wykona określoną akcję, tak? Można skorzystać z kreatorów typu How to Go Mo, no bo jeżeli potrzebujemy strony mobilnej na potrzeby trzytygodniowego konkursu, no to może nie warto się napinać na jakąś wielką aplikację, czy olbrzymią stronę mobilną, na którą później nie ma budżetu, żeby na przykład ją promować, tak? No i widzimy później dziesiątki, no i tu przykład takiej tej właśnie prostej strony mobilnej tworzonej na pomocą tego kreatora. Tak? To może mieć sens przy określonym małym budżecie, czy określonych słabych.
No bo jeżeli mówimy o działaniach typu czy aplikacja, czy jakieś bardziej zaawansowanie działania mobilne, no one muszą mieć określoną skalę, tak? I w tym przypadku, jeżeli mówimy o przepisach PL, no to nie tylko z tego względu, że jest to fajna aplikacja, nie tylko z tego względu, że jest ona fajnie oceniana przez konsumentów, a sądzę, że w tym względzie również przez klienta, tak? No bo jeżeli konsument jest zadowolony, to klient na pewno też jest zadowolony, ale to, że uzyskało to określoną skalę, tak? Przy czym tą skalę nie mogło uzyskać w ciągu jednego dnia, tak? To musiał być określony proces. To nie było tak, że takie aplikacje są, one są idealne od samego początku, tak? I nawet tą przepisy PL, która jest teraz bardzo fajna aplikacja, nie była aż tak fajna na samym początku, tak? Były określone negatywne komentarze na przykład na związane z nią. I to, co mi się wydaje, różni te bardzo dobre projekty od tych dobrych, to, że tam mamy ten ciągła nauka, tak? Ciągłe ulepszanie się na bazie nowych doświadczeń. Tak? Jeżeli widzimy na przykład podstawowy taki błąd związany z tworzeniem aplikacji, to jest według mnie sytuacja, kiedy mamy bardzo napięty harmonogram, mamy i wypuszczamy na przykład tę aplikację do iTunesa czy Google Store'a na 3 dni przed zakończeniem projektu, tak? Rzuciliśmy stronę do iTunesa czy do Google Play'a i zakończyliśmy projekt, tak? Później, jeżeli wypływają jakieś złe komentarze, wypływają jakieś niedoróbki, nie ma budżetu, czasu, żeby to poprawić, tak? I tworzy nam się kolejny projekt, który jest źle oceniany przez konsumentów. Jak jest źle oceniany przez konsumentów, no to tym bardziej klient nie widzi sensu w promowaniu tego, no i kolejny projekt, który po prostu trafił do kosza, tak? No i w tym przypadku widzimy, jak duża jest różnica pomiędzy komentarzami do tej aplikacji pomiędzy kilkunastoma miesiącami, tak? No bo pomiędzy tym jednym okresem a drugim nastąpiła bardzo duża zmiana. Ja sam pamiętam przepisy PL i jego pierwszą wersję, no to ta ostatnia wersja to jest niemal już zupełnie co innego niż ta na pierwsza, przynajmniej od strony działania i od strony takiego, może nie od strony podstawowej funkcjonalności. No i pamiętajmy, że jakby jest to samą strategią. Tak, jest to samą strategią. Tak, strategią, ale która jest długofalowo budowana, tak. I też z tego wynika w dużej mierze sukces tej aplikacji. Tak, i teraz to właśnie pozwala nam przejść do tego drugiego elementu, związany z samą analizą, tak? No bo ta wiedza, ta ulepszania związane z określonymi działaniami, czy to stronę mobilną, czy z aplikacji, powinniśmy robić na podstawie danych, nie na podstawie naszego widzimisię, nawet do takich, nawet jeżeli mówimy o poprawie konkretnego projektu, no to nawet takie badania typu Mobile Behavior nam niewiele pomogą, no bo one są jednak na dużo wyższym poziomie ogólności. Tutaj musimy zbadać konkretny projekt, tak? I w obrębie tego projektu powinniśmy się przede wszystkim wystrzegać samych średnich. Tu jest przykład strony mobilnej, gdzie ruch z telefonów komórkowych wynosi 5%, no ale to jest średnie, tak samo jak z tym Gatesem, tak? Mamy elementy, gdzie ten ruch wynosi 13%, mamy elementy, w których wynosi 2%. I jeżeli mamy na przykład, później podejmujemy decyzję, że tworzymy stronę mobilną i nie mamy na przykład, nie wiem, budżetu, zasobu, żeby stworzyć tą stronę mobilną już w technologii responsive design, tak? Czyli chcemy określoną stronę mobilną wyspecjalizowaną pod określone działania, no to na podstawie danych bardzo łatwo zauważymy, które elementy nawet w obrębie naszej strony tradycyjnej są ważniejsze dla użytkowników smartfonów, a które mniej ważne, no bo w tym przypadku powinniśmy zaczynać od tych treści, gdzie jest 13% ruchu z urządzeń mobilnych, a nie od tych treści, gdzie jest 2%, tak? To jest również element związany z analizą tego procesu konwersyjnego, tak? Tak prosta rzecz jak oddzielna analiza procesu konwersyjnego dla użytkowników z desktopów czy smartfonów pozwoli nam wychwycić błędy związane na przykład z naszą stroną mobilną. Tu jest realny przykład, gdzie widać, jak na stronie mobilnej zdecydowanie mniej użytkowników przechodziło do części związanej z wysyłką, czyli przechodziło przez zalogowania, bo w części desktopowej zrobiło to 44%, w części mobilowej zaledwie 18%. I na podstawie takich danych można szybko zidentyfikować, okay, jeżeli ci użytkownicy nie wykonują tej akcji, na której nam zależy, to gdzie jest dokładnie ten problem? I co więcej, jak wygląda ten problem w przypadku użytkowników ze smartfonów versus użytkowników z desktopów? Bo jeżeli analizujemy witrynę całościową, no to i tak
zdecydowanie więcej mam użytkowników ze stoku, więc ci użytkownicy ze stoku przykryją po prostu całą resztę, tak? I na podstawie takiego na przykład badania, na podstawie takiej analizy można już na przykład pójść bardziej badanie takie, bo to te dane nam powie nam, gdzie jest problem, nie wiem dokładnie, jaki jest problem. I wtedy taką analizę można na przykład połączyć z badaniem użyteczności już samych użytkowników, ale dzięki tym danom nie robimy takie badanie na ślepo, tak? Nie robimy, nie dajemy przy badaniu użytkowników ludziom aplikacji czy strony mobilnej i mówimy, ok, to pobawcie się tym, zobaczymy, coś z tego wyjdzie. Nie. Dajemy im do rozwiązania konkretny problem i sprawdzamy, jak oni sobie z tym problemem dadzą radę poradzić. To jest również analiza działań reklamowych. Te działania reklamowe już można bardzo dokładnie mierzyć, już można bardzo dokładnie analizować w kontekście tego, kto to dokładnie zobaczy, czy bardziej efektywna jest reklama displayowa, czy bardziej efektywna jest reklama wyszukiwarkowa. Te rzeczy już można robić w czasie rzeczywistym i no, aż grzechem jest tego nie robić. To jest również analiza czasu użycia klienta, to jest również kwestia związana z analityką internetową działań mobilnych. Taka prosta sprawa jak ustalenie, ile mi się opłaca na przykład zapłacić za pobranie aplikacji. Tu jest realny przykład sytuacji, kiedy klient porównywał koszt pobrania aplikacji, który wyniósł 6 zł z kosztem wizyty na stronie i wynosiło to bardzo dużo, ale jak spojrzeliśmy w dane i zorientowaliśmy się, że z jednej aplikacji było 8 powracających wizyt w ciągu następnych 2 miesięcy, czyli raz użytkownik pobrał aplikację i później już wracał do tego brandu, mając tę aplikację na swoim telefonie, to się okazało, że to jedno pobranie, ten koszt przechodził na wiele wizyt użytkownika, czyli ten jednostkowy koszt wizyty użytkownika był dużo niższy. Co więcej, ten czas spędzony w aplikacji versus czas na stronie był dużo wyższy. Czyli nie tylko ten koszt był już pojedynczej wizyty z aplikacji porównywalny z czasem wizyty ze strony, ale to zaangażowanie użytkownika było dużo większe, tak? A koniec końców bardzo często reklamodawców jeszcze interesuje w kontekście brandingu czas spędzony w relacji z marką, tak? Co to dokładnie daje. Czyli pamiętajmy o tym, żeby w tych kontekście tych działań aplikować tą analitykę, która daje bardzo duże możliwości. To są już wyspecjalizowane narzędzia typu Google Analytics dla aplikacji mobilnych, który pozwala nam śledzić zdarzenia w aplikacji. Pozwala nam analizować nawet w tym przypadku potencjał reklamowy poszczególnych aplikacji. W tym przypadku widzimy, z których na przykład sieci reklamowych najwięcej mamy wyświetleń i z których najwięcej zarabiamy. To jest również analiza na przykład aktualizacji aplikacji. W tym przypadku widać w prosty sposób, kiedy użytkownicy aktualizują aplikację. Możemy w każdym momencie zorientować się, ilu użytkowników ma starszą wersję naszej aplikacji, ilu ma nowszą. To jest również bardzo prosta już analiza błędów. W tym przypadku mamy szybką informację na temat tego, ile błędów wyskoczyło aplikacji na poszczególnych wersjach aplikacji i w poszczególnych systemach operacyjnych. Czyli widzimy, czy nasza aplikacja lepiej działa na iOS-ie 6, czy działa na 5, tak? I są już elementy, są poszczególne rzeczy, do których już nawet nie potrzebujemy badań, możemy to zrobić na poziomie analityki internetowej i te pieniądze przenieść na przykład na badania, które nam dużo więcej dadzą, na przykład informacji a propos tego, jaki ma być główny insight dla aplikacji, a jaki ma być główny insight dla strony mobilnej. To jest również w pewien sposób wykorzystywanie później tych danych do tego, żeby modyfikować określone działania mobilne. Tu jest ciekawy przykład turystyczny, ja kilka razy go pokazywałem, bo według mnie jest bardzo ciekawy. Pokazuje, jak nie tylko witryna turystyczna została zmieniona w inny sposób dla użytkowników mobilnych, a inny dla użytkowników desktopów, ale marka zorientowała się, że zdecydowana większość użytkowników to z urządzeń mobilnych to są ci, którzy rezerwują tego samego dnia i są bardzo blisko miejsca docelowego.
Czyli zdecydowana część tych użytkowników tej strony mobilnej to są byli ci, którzy byli niedaleko danego miejsca, byli na przykład w pociągu i rezerwowali sobie hotel na dany dzień. Czyli w tym przypadku nie tylko na podstawie tych danych zmieniono stronę mobilną, ale zmienionej funkcjonalności. Domyślnym typem jakby szeregowania ofert w wersji desktopowej było szeregowanie po cenach, a w przypadku, jeżeli wchodziłeś na stronę z urządzenia mobilnego, domyślnym typem szeregowania ofert było szeregowanie po dostępności tego samego dnia i szeregowanie po odległości od miejsca, dla którego szukałeś, tak? To jest... I teraz, jak już mamy fajnie stworzoną treść, mamy fajnie ją przeanalizowaną, możemy też wykorzystać dane do tego, żeby ją promować. I teraz bardzo dużo tych projektów mobilnych według mnie troszeczkę jeszcze pada z takiego przeświadczenia, że ja stworzę coś na tyle genialnego, że wszyscy użytkownicy mobilni będą niemal się tylko zabijać, żeby taką aplikację pobierać i z nią na przykład nią jej korzystać. Tak? Pamiętajmy o tym, niedawno było takie jakby badanie, ciekawostka zrobione, które pokazało, że obecna weekendowe wydanie New York Timesa zawiera więcej informacji niż przeciętny, nawet nie, szlachta w XVIII wieku w Anglii zdobywała przez całe życie. Czyli w jednej gazecie jest więcej informacji niż człowiek 200-300 lat temu zdobywał przez całe życie, a przez 300 lat nasze mózgi nie rozwinęły się aż tak, żeby zauważać wszystko, co widzimy wokół. Pamiętajmy o tym, że jednak to nie jest tak, że coś stworzymy i natychmiast zostanie zauważone. Pamiętajmy o tym, że trzeba zachowywać tą proporcję pomiędzy tworzeniem treści i jej promowaniem. Z tym się wiąże też ten element, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli mamy określony budżet, to A, albo się nie warto nawet coś bardziej ładować, B, jeżeli warto się ładować, no to może tworząc jakąś prostą stronę mobilną, może tworzyć jakiś prosty projekt, na którym jesteśmy w stanie zrobić to, czego chcemy. W obrębie takich kampanii, czy takich projektów powinniśmy mieć wskaźniki. Wskaźniki ilościowe i jakościowe. Tutaj ciekawy mi się wydaje przykład tej przepisy.pl, bo pamiętam, że nawet w nocy prasowej postawiliście sobie wskaźniki ilościowe, czyli tam miało być 250 tysięcy pobrań, ale były też wskaźniki jakościowe. Jaka ma być średnia ocena na przykład na Google Play? Tam było minimum 4 z tego samego, tak? Tak, szliśmy powyżej 4, no bo też pamiętajmy o tym, że użytkownicy w takich przypadkach zawsze oceniają to versus taką aplikację jak nasza, która jest dla marki stworzona, oceniają versus aplikacje, które nie są brandowane, tak? My konkurujemy z aplikacjami typu Jamie Oliver czy Nigella Lawson, więc zawsze mamy trochę gorzej, a do tego często są noty niższe z powodu tego, że są tam produkty. Po prostu. Tak, jak ale, zresztą widać na slajdzie. Tak. Ale to jest również kwestia właśnie tego, żeby to były nie tylko ilościowe wskaźniki, tak, ale jakość. Również jakościowe. Bo to też jakby nam pomoże też później w przypadku określonego, nie wiem, jakiegoś problemu z określoną kampanią, bardziej na przykład zorientować się, czy problem z pobieralnością aplikacji wynika ze złego systemu prowadzenia kampanii, czy na przykład ze słabej jakości aplikacji, tak? No bo jeżeli aplikacja ma ocenę średnią 2.0, no to ciężko, żeby użytkownicy później chcieli ją pobierać. Nawet najlepsza kampania może tego po prostu nie dowieść. To jest również wykorzystywanie tych wszystkich technologicznych możliwości do wyróżnienia się spośród innych, tak? Nawet tak prosta informacja dla użytkowników z urządzeń smartfonowych, że sprawdź coś na swoim telefonie, pobierz na swój telefon, może pozwolić nam się wyróżnić spośród konkurencji, tak? Czyli wykorzystujmy te możliwości technologiczne do tego, żeby tą naszą treść promować w sposób odróżniający się od innych, ale zgodną oczywiście z całą sztuką tworzenia kampanii. No i pamiętajmy o tym, że koniec końców, no to też wszystko się sprowadza jednak do samego budżetu. Teraz nie mówię to w kontekście tego, że tutaj jest Google, więc mówię o tym, żeby
żeby dużo takie kampanie na przykład wydawać, tylko z bardzo prostego, zdroworozsądkowego jakby podejścia, tak? Jeżeli mamy kampanię, na którą idzie 1% naszego budżetu, no to ilu z nas osób jest w stanie powiedzieć, co zrobiło z 1% swojego czasu wczoraj na przykład, tak? Tak samo jest w przypadku kampanii mobilnych, tak? Jeżeli na to idzie bardzo mało budżetu, później nikt na to o to nie dba i koniec końców powinno się dziwić, że rezultaty tego są słabe. Reklama dźwignią handlu, tak? Tak, reklama dźwignią handlu, tak? I później widać bardzo dużo bardzo ciekawych, bardzo fajnych aplikacji, tak jak w tym przypadku aplikacja Radomia, która koniec końców ma pomiędzy 100 a 500 pobrań, tak? Bo pewnie dużo łatwiej już było zrobić stronę mobilną i skorzystać przy promowaniu tego, niż ładować się w samą aplikację, którą nie jesteśmy na przykład w stanie później promować, bo nie ma na to budżetu, nie ma, czy też nie ma jakiejś sposób rzeczy, które mogłyby tą aplikację pchnąć na przykład. No i teraz oczywiście pytanie się pojawia, jak zjeść tego naszego słonia, jak podejść do tego tematu nie tylko z jednej strony badawczego, ale z drugiej strony jak przygotować i jak promować taką treść, aby później ona się fajnie promowała. Może Arek nam coś opowie ze swoich doświadczeń z przepisów.pl, czy oprócz tego, że raz, że była to aplikacja, którą cały czas zmienialiście i poprawialiście, to dwa, czy faktycznie ją później promowaliście, czy jakby to było... Jasne, że promowaliśmy, jeszcze tylko wrócę do jednej rzeczy podstawowej jakby z naszej perspektywy przy podchodzeniu do aplikacji mobilnej, tak, bo w zależności oczywiście od strategii, od produktu, od czegokolwiek wyjdzie nam, czy mamy iść w aplikację, czy jest sens, czy wystarczy po prostu zbudowanie dobrej strony, czy jeszcze w wersji light, bo też pamiętajmy o tym, że powinno się iść w responsive web design, ale jesteśmy w Polsce, gdzie prawdopodobnie połowa marek nie ma w ogóle swojej obecności w mobilu. Jeśli już chcemy iść w internecie też jeszcze trochę, tak. Jeśli chcemy już iść w aplikację, to na przykład przepisy.pl, to co widzi użytkownik, to co my widzimy, za co tam sobie zgarniamy nagrody i z czego się cieszymy, to jest jakiś tam wierzchołeczek góry lodowej przygotowań, przede wszystkim w tym przypadku przygotowań kontentowych, bo ta aplikacja nie byłaby w stanie odnieść sukcesu, gdyby nie to, że ma w sobie 2,5, czy teraz już nawet nie powiem ile więcej przepisów, które tam... Tysięcy. Tak, oczywiście, 2,5 tysiąca przepisów. I cały ten content już od samego początku był przygotowywany również z myślą o tym, żeby był skalowalny pomiędzy portalem, Facebookiem i aplikacją mobilną. Stąd choćby zdjęcia krok po kroku do każdego z przepisów. To są oczywiście takie wchodzę w szczegóły, które mogą się wydać strasznie nieciekawe, tylko z drugiej strony jak się przyłoży do tego budżet, to wykonanie 2,5 tysiąca przepisów, opracowanie ich, zrobienie sesji zdjęciowych, które nie są tylko zdjęciem gotowego produktu, ale też po kolei powtórki, szuty, no to jest koszt dużo większy na pewno niż sama implementacja po naszej stronie, zaprogramowanie tego i tak dalej. Natomiast to są poszczególne elementy. Jeśli zakładamy, że aplikacja ma się opierać na kontencie, to pierwszym budżetowym przyłożeniem powinien być ten kontent. Dobry, który dał użytkownikowi jakąś korzyść i zachęci go do ubrania i korzystania. Potem jest naprawdę bardzo trudna, żmudna praca przy opracowywaniu makiet, prototypów, sprawdzaniu tego, testowaniu, z którego dopiero nam wychodzą i pamiętajmy o tym, że mamy oczywiście parę platform, na których każda jest inna, każda się różni, użytkownicy nabierają innych nawyków i nie ma większego błędu niż zrobienie aplikacji, która wygląda identycznie na iOSie i Androidzie i ma na przykład kluczowe kontrolki na Androidzie przeniesione z iOSa, po prostu użytkownicy się w tym zgubią w pewnym momencie. Więc to jest kolejny etap pracy, natomiast potem, kiedy już jesteśmy pewni, że mamy tą aplikację, że jest okej, że klient się w ogóle zgodził na to, że nie ma jego czcionki, tylko jest na przykład systemowa czcionka z Androida, co też na przykład jest dużym przejściem u niektórych klientów, a dla użytkownika na pewno jest to fajniejsze, mimo wszystko, bo i tak to jest obrędowane i nie ma sensu epatować wszędzie logotypem, wbrew pozorom. No to potem przychodzi D-Day i na ten D-Day trzeba być naprawdę przygotowanym i pod kątem przetestowania aplikacji w 100% na ile się da i pod kątem tego, czy ruszy od razu kampania, która będzie
prowadziła tam, gdzie należy, bo z tym też jeszcze są u nas czasami problemy. Nie mówię u was, po prostu u nas przy planowaniu mediów na naszym rynku. I no, nie wyobrażam sobie, żeby nasza aplikacja, no w tym momencie tam rzuciłeś, że 400, bardziej jesteśmy bliżej 500 000, żebyśmy nawet zrobili 1/5 z tego, gdyby nie było wsparcia. No jakby to nie jest tak, jak sobie niektórzy też niestety marketerzy wyobrażają u nas, że ludzie mają straszliwe pragnienie interakcji z ich markami. Nie, ludzie mają to gdzieś, tak? I wszyscy to wiedzą, każdy, kto pracuje w tej branży więcej niż 2 lata, ma tego świadomość. Niektórzy o tym zapominają w pewnym momencie, niestety. I potem powstają takie aplikacje, które są czymś dziwnym, co ma służyć do oglądania logotypu produktu z każdej strony i tak dalej. I jeszcze to na przykład nie wsparte rozsądną kampanią, no zakończy się tak jak radą, jeśli chodzi o liczbę pobrań. Jeśli wykorzysta się dobrze kampanię, trzeba ją rozłożyć sobie w czasie, bo lunchowe tygodnie są mega kluczowe. To już jakaś taka bardziej nasza praktyczna część, bo są w stanie wywindować aplikację bardzo wysoko, potem można troszkę przykręcić ten kurek, żeby już ludzie ponieśli, no ale dopóki się nie pojawimy w top 10 aplikacji w danej kategorii, no to umówmy się, możemy zapomnieć o tym, żeby dalej się pobierała sama. I jest masa takich szczegółów, których no, trzeba się nauczyć na własnym projekcie, tak? Dlatego warto też korzystać z agencji, które się w tym specjalizują albo w ogóle mają doświadczenie digitalowe, bo już parę lekcji przeszły i parę przeszły od wersji 1.0 do 2.0, tak? I klient w tym momencie nie będzie musiał płacić za błędy na własnym projekcie, chociaż zawsze trzeba brać jednak poprawkę na to, że jest jakiś element tego, że gdzieś coś nie wyjdzie, szczególnie przy tym, że specyfika aplikacyjna, jeśli o tym już rozmawiamy, też jest trochę inna niż innych komunikatów, tak? No, może bliższa nawet ATL-owi, bo robimy spot, puszczamy go do emisji i już nic z tym nie zrobimy, tak? Możemy go wycofać i zrobić sobie mniejszy lub większy skandal i wykorzystać to lepiej lub gorzej PR-owsko, ale to już poszło, to jest skręcone. To nie jest strona, którą możemy zupdate'ować dzisiaj w nocy, bo zobaczymy, że nam nie działa jeden promosite na niej. Tak? I dlatego proces budowania aplikacji no, wymaga trochę innej dyscypliny zarówno od agencji, jak od klienta, bo często też tak jest, że klient wychodzi z założenia, że wypuścimy to, no i dobra, no potem się poprawi. Tak? Zobaczymy, jak ludzie z tego korzystają i za 2 tygodnie zrobimy poprawkę, tylko ludzie to odinstalują i nie będzie miejsca na poprawkę. To jest pytanie, ile mniej więcej trzeba pobrań zrobić, w jakim okresie, żeby tak do takiego top 10 trafić? Zależy od kategorii, zależy od storu, tak? No, na pewno najfajniej jest w Windowsie, tak? Bo tam nie ma dużo aplikacji i naprawdę bardzo szybko można wejść na pierwsze miejsca i na nich się okopać, tak jak my to zrobiliśmy, ale na przykład wejść na pierwsze miejsca w Play Store, no to trochę nam zajęło jednak. Nie mogę rzucić dokładnych liczb, bo nie mam pozwolenia od klienta, żeby aż tak dokładne dane podawać. Natomiast... A czy to są tysiące, czy to są dziesiątki tysięcy? Zależy od kategorii. W grach na przykład, w rozrywce, gdzie też widzę, że wielu marketerów u nas się próbuje wpychać z grami zrobionymi tak trochę bardzo na kolanie, albo na przykład z konwersjami facebookowych jakichś aplikacji, no to nie ma szans, po prostu. Nie ma szans, żeby wbić się w pierwszą dziesiątkę bez tysięcy pobrań w pierwszych 2-3 dniach, 4. Znaczy też ten algorytm jest inny w App Store, w każdej z platform. W niektórych platformach nie ma w ogóle algorytmu jak na Ovi Store, gdzie wyniki się zmieniają w zależności od pogody bardzo często. Natomiast no to są na pewno bardziej, jeśli chcemy liczyć na dziesiątkę, tak, w kategoriach tych obłożonych, to mówmy o tysiącach, tak, nastawmy się na tysiąc. Pierwsze kategorii, tak? Z tym, że tutaj w App Store bierze taki krótki okres, także łatwiej jeśli wbić, jeżeli swój budżet skumulujemy na początku, powiedzmy, mamy budżet miesięczny, to zamiast wydawać go równomiernie przez miesiąc, lepiej przywalić porządnie w pierwszych 2-3 dniach i wtedy jesteśmy w stanie wejść do wyników naturalnych i się to wszystko będzie, powiedzmy tak, jest w stanie się jakoś rozkręcić. Natomiast już trudniej jest Google Play, który bierze dłuższy okres i który bierze też dużo więcej czynników w tym algorytmie, tak? Bo tam są te czynniki
jakościowe i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taki bardziej złożony algorytm, którego jak zwykle Google nie... Znaczy tutaj jeszcze też trzeba by też chyba też dodać, że w przypadku takiej zwłaszcza kampanii, no to no jak ja analizowałem różne kampanie, no to jednak wskaźniki konwersji przy takich kampaniach rozłożonych w czasie są znowu lepsze niż w przypadku kampanii takich uderzeniowych, tak? No jeżeli mamy kampanię zaplanowaną na 2 dni, no to ten wskaźnik konwersji będzie niższy niż jeżeli ten budżet pójdzie na miesiąc, tak? No bo wtedy można to optymalizować. No to zależy, o jakich budżetach mówimy, tak? Bo tak naprawdę optymalizacja nie jest pochodną czasu. Tak. Tylko optymalizacja jest pochodną ilości interakcji, tak? I to jest statystyka, która nam mówi, to możemy coś z tym zrobić, tak? Ale to jest zadziwiające, co wy mówicie. Znaczy nie dużo zadziwiłem się dzisiaj, tylko właśnie przyglądając się temu światu mobilnemu, zadziwia mnie to, że tak jak marketing dawno już chyba doszedł do tego, że jak się nie wypuszcza nowe chrupki czy zupę pomidorową, to sam dobry produkt, nawet jak ta zupa jest odjazdowa, no to nie wystarczy, tak? No to trzeba postawić tablicę przy drodze, tutaj super zupa, albo zrobić kampanię w telewizji. Natomiast tutaj rzeczywiście zauważyłem coś takiego, że zadziwiająco często zdarza się takie podejście, bo potem wypuszczamy fajną aplikację, ona będzie taka fajna, że popłynie, nie? Tak. Wydaje mi się, że w ogóle powinno być tak, jak ty mówisz, że tam wychodzimy od content, najpierw musi być super content, super wszystko i tak dalej, i tak dalej. To jest fajna, super strategia dla klienta z nieograniczonym budżetem. Tak? Ale w momencie, kiedy mamy jakiś ograniczony budżet, no to sobie musimy teraz zastanowić się, jakie interakcje w jakim budżecie jesteśmy w stanie wygenerować, tak? Jeżeli ten budżet jest nieduży, no to musimy bardzo, no te proporcje między budżetem mediowym a rozwiązaniem mobilnym jakoś odpowiednio wyskalować, tak? Żeby tak jak mówiliśmy, no nie, że przy określonych budżetach w ogóle się po prostu nawet nie warto ładować w... Zdecydowanie lepiej jest, jak nam wyjdzie też po prostu z wyliczenia wcześniej, że nie jesteśmy w stanie zbudować kontentu, albo w ogóle nasza marka nie bardzo jest w stanie kontentowo się komunikować. Nie mamy pomysłu ani kasy na zrobienie świetnej funkcjonalności, to naprawdę nie róbmy brandowanego budzika dla klienta, tylko zróbmy fajną stronę mobilną i skierujmy na nią ruch. I tam sobie róbmy konwersję tego, co jest potrzebne. Czy to będzie like, będzie liczony jako konwersja, czy lead wygenerowany. Na pewno zadziała to lepiej niż aplikacja, która będzie, no niczego nie wniesie poza tym, że tak jak mówiłeś, na koniec roku dyrektor finansowy albo dostanie zawału, albo innej palpitacji i powie, mobile nie działa. Bo już też w kilku miejscach się spotkałem z tym, że po poprzednim roku mobile, czyli zeszłym, nie wyszło, tak? Nie wyszło, bo właśnie powstały takie wdrożenia dziwne, jakieś potworki, których nikt nie podpromował, nikt nie ściągnął, ludzie to ocenili na 1,5, bo mieli dobry dzień. I koniec, kropka, tak? Nie będziemy wchodzili w mobile, bo to nie działa. No tylko nikt się nie zastanawia, dlaczego to nie zadziałało. Znaczy to też chyba jest powrót do tego, o czym też mówiliśmy, że nadal jeszcze wielu marketerów podchodzi do tego jako do takiego działania na miesiąc, 3 tygodnie, tak? Gdzie to wszystko i tak zajmuje czas, trzeba to zaplanować, co więcej ten, jeżeli mówimy o tym budżecie, zwłaszcza w kontekście takich rzeczy jak aplikacja mobilna, to musimy coś mieć co zasoby nie tylko na miesiąc, no ale na odpowiedni długi okres, żeby koniec końców było. Ja liczę, że uda się pomóc, wiesz, rzeczywiście badaniami, bo dla takich, okej, bardzo fajnie, że KNOR w ogóle zdecydował się profesjonalnie podejść do sprawy, ale myślę, że konkurenci KNOR-a, niektórzy być może nawet nie wiedzą, że KNOR coś takiego zrobił, bo są troszeczkę w innym świecie. Troszkę przesadza. U nas na pewno jest masa pracy do wykonania. Przepisy PL akurat są, nie wiem, tak sztandarowym przykładem, prawda, już mają swoją markę, że akurat tutaj to porównanie jest złe. Natomiast myślę sobie, że powiedzenie marketerom, że właśnie przepisy PL docierają do tylu i tylu ludzi, którzy mają takie i takie portfele, którzy robią takie i takie zakupy, kupują też takie i takie marki, oglądają przy okazji inne media. I potem przeliczenie sobie tego, ile stanowi koszt dotarcia do tego człowieka po prostu z takich części. No myślę, że to będzie miało szansę otworzyć oczy naprawdę. No i też budżet. Tak, no bo tak. To jest ta kwestia, o której zaczynaliśmy w pierwszej części panelu, że oczywiście ja tą grupę, którą mam zgarniętą w aplikacji, czy chłopaki, którzy zajmują się portalem,
to widzimy, to mierzymy, to jesteśmy w stanie raportować klientowi i w oparciu o to budować sobie know-how i ewentualnie, jeśli będziemy musieli kiedyś się pożegnać z Knorem, odpukać i pójść do konkurencyjnej marki, nie daj Boże, to będziemy znali ten segment, ale nie mamy namacanego całego rynku jeszcze. To jest to, czego, to jest naturalna czego nam trzeba w mobilu, żeby móc do klienta później powiedzieć, że zobacz, to nam zadziałało tak świetnie na przykładzie FMCG jedzeniowego, a w twojej kategorii też są ci ludzie i możemy ci sprofilować do tego jakiś content, jakąś aplikację, bądź po prostu dobrą kampanię, która wygeneruje. No, ale cały czas gdzieś kluczowym jest koncept jakiś, no bo jak we wszystkim. Zaraz po budżecie. Jak w produkcie, jak w reklamie, jak w aplikacji mobilnej i tak dalej. No, także... no nieraz nawet jeszcze przed budżetem, bo jak jest fajny koncept, no to też łatwiej jest pewnie marketerowi walczyć o budżet dla niego. Koncept i reklama, tak? No i tutaj jakieś przyłożenie. No pewnie reklama mobilna tutaj... tak na dobre niewiele się różni od reklamy digitalowej. Parametry do optymalizowania to jest też statystyka, trzeba bardzo sobie tą grupę powiedzmy zmikrotargetować, podzielić na drobne targety, zobaczyć, który jak reaguje, zobaczyć, który jak reaguje na jaki message, to wszystko mierzyć, to wszystko optymalizować. To jest w miarę podobne. Jedyne, co jest rzeczywiście tutaj trochę inne w reklamie mobilnej, to są te wszystkie App Store, Google Play i tak dalej, bo tutaj trzeba mieć jeszcze do tego strategię zbudowaną pod to, tak? Czyli tak naprawdę jak ten budżet rozłożyć, żeby dostać się do wyników naturalnych. Bardzo fajnym na przykład elementem, który wydaje mi się, że no nie widziałem za bardzo, żeby dużo klientów wykorzystywało, ale u nas naprawdę zadziałało bardzo fajnie, jest pozycjonowanie aplikacji. To znaczy wszystkie aplikacje, które tworzymy, mają swój opis w App Store, tak, czy tam w Google Play. No i to jest tytuł, to jest opis i tam są meta keywords. Odpowiednie dobranie i zrozumienie, jak ludzie szukają aplikacji, generuje bardzo duży ruch z searcha, z wyników naturalnych w App Store'ach. Tak? My mamy taką aplikację dla Orlenu, zrobiliśmy komiksową. My mamy 300 pobrań dziennie teraz, z wyników naturalnych, bez żadnej reklamy, tak? Także to jest kwestia też tej uwzględnienia w kampaniach mobilnych tej całej specyfiki App Store'owej, tak? Żeby popatrzeć w ogóle, czasem zdecydować się tylko na Google Play albo tylko na, nie wiem, App Store, bo na przykład, no nie wiem, widget jest tylko w Google Play. Jeżeli nasza aplikacja jest, widzimy ją w formie widgetu, na przykład, jeżeli mam aplikację, chcemy pogodę, powiedzmy, zrobić jakąś, obrędować, tak? No to na iPhone nie ma sensu w ogóle tego robić, no bo używa to jest zbudowana aplikacja pogodowa. Nikt tego nie używa i nie może zrobić widgetu. Natomiast na Google Play automatycznie może sobie zrobić widget i nie ma takiej defaultowej aplikacji. Także to są gdzieś tą specyfikę poszczególnych storów trzeba uwzględniać też w promocji tych naszych aplikacji. A jakie jeszcze jakie takie ciekawe aplikacje na przykład na rynku widzicie, które fajnie zostały zrobione i fajny koncept jest tutaj? Poza przepisy.pl. Poza przepisy.pl. Czy jeśli mówimy też pytanie, czy mówimy o brandowych, tak, czy nie? Natomiast ja posłużę się takim przykładem, przed chwilą sobie wspomniałem o nim. Jeden z niewielu, jaki widziałem do tej pory w ogóle światowo, gdzie udało się wykorzystać mobile jako uzupełnienie taktyczne na szybko. Oczywiście nie było to na szybko, bo aplikacja była przygotowywana grubo wcześniej i była bardzo dobrze też stargetowana, jeśli chodzi o porę startu. To była zeszłoroczna bodajże kampania Doritos z Estebanem jakimś tam, gdzie stworzyli postać takiego gościa, który rzucał chipsami zawodowo. I ta egzekucja była bardzo fajnie zrobiona w telewizorze, bo tam była cała historyjka z happy endem i najpierw upadku tegoż meksykańskiego Estebana, który te Doritosy robił. I poza tym było też bardzo dobrze po prostu zrobione 360 do tego. Był świetny social ugryziony. Do tego były bardzo fajne pasówki. Wszystko ze sobą współpracowało tak, jak powinno w ekosystemie komunikacyjnym dla takiej marki i do tego był mobile w postaci gry wyjątkowo udanej, bo widocznie robione jednak troszkę wcześniej niż startujemy w czerwcu. Słuchajcie, będziemy na Facebooku
zróbcie nam grę, która też będzie razem z tym Facebookiem, tak? No nie da się. Albo da się, tylko nie taką. I tutaj dlatego przywołuję ten przykład, bo jest to na serio jeden z niewielu, kiedy użyto mobile jako na serio taktycznego rozwiązania, bo ta kampania trwała 2 miesiące, tak? Ta gra została sobie na storach, jest i tam niektórzy ludzie w nią sobie grywają, natomiast no, sam jej moment był bardzo krótki życia. I do tego jeszcze advert gaming wykorzystany w mobilu dobrze, co też jest zjawiskiem po prostu tak rzadkim, jak Yeti co najmniej, tak? No bo wszyscy też o tym mówią, wchodzą jeszcze w mobile z tym i potem się okazuje, że jednak nie da się zrobić za 20 tysięcy złotych na za 2 tygodnie Angry Birdsów z marką do tego. Jak to? No nie? Nie, nieraz są takie nawet przykłady takie aż podmiotów, których byśmy w ogóle się nie spodziewali. Na przykład ja byłem szykowany, jak fajną na przykład aplikację zrobiła właśnie ta kopalnia fosoli na przykład w Wieliczce, tak? Świetny projekt. Bardzo polecam każdemu. Bardzo fajny content, fajnie wykorzystany, fajnie pokazany, w jaki sposób można to... A jak wypromowany? Wiesz co, oni jednak sporo nie analizują dokładnie, w jaki sposób to promują. Sporo też, jakby rozumiem, tymi działaniami swoimi wewnętrznymi mogą to robić, tak? Na zasadzie, jak ktoś tam ich odwiedza, to może jakby mieć informacje. No i tam bardzo duża też akcja PR-owska była wokół tego. I nie tylko na Polskę, to też zagranicznie. Z tego co słyszałem, były jakieś tam plany promocji nawet tego za granicą, ale czy to jest... Tak, ja też widziałem tam w różnych konkursach. Oni zgłaszali to chyba w Mix Awards, nie wiem, czy nawet we chyba zgłaszali tych swoich kampanii, gdzieś to widziałem. Mam jakieś ciekawe przykłady, które wam przychodzą na myśl? Żeby swoich nie próbować, żeby nie było prywaty tutaj jakieś, to już myślimy zaraz. Na pewno warto przejrzeć te wszystkie ostatnie nawet rankingi tam, wiadomo, tam jeszcze są. Tak, ale to ja może też się odniosę do aplikacji, którą ty co prawda pokazałeś, tak? Ale tam jakoś dużo o niej nie mówisz, czyli do Listonika, który jest zdecydowanie naszym polskim produktem. Jest fajny, działa, daje korzyść użytkownikowi. Odpowiada trochę też na to, że my teoretycznie w ATL-u mamy wszystko pomierzone od lat i sprawdzone, jak nam wpływa na zakup. Listonik nam daje też to, że w pewien sposób nam pozwala mierzyć, bo jesteśmy już z Listonikiem przy samej półce, tak? Jesteśmy przy kasie i uważam, że to jest jeden z fajniejszych projektów, jaki u nas powstał poza budżetami, które idą od marek. Jest to fajna też forma zdecydowanie reklamowa dla FMCG, bo tam są, tam jest trochę inna ta kontekstówka, tak, powiązana z produktami. Na pewno bardzo ciekawą jest w sumie ta aplikacja Leroy, w sumie też jest dosyć ciekawa. No to wszystkie aplikacje takie, gdzie naturalnie była aplikacja Allegro, jakieś Ceneo i tak dalej, to jest naturalne przełożenie takie. Z drugiej strony ja pamiętam serwisów, tak? Ostatnio rozmawiałem właśnie z kilkoma klientami właśnie z Europy właśnie centralnej, czyli ten tam z terenu właśnie dawnej Jugosławii. Ja byłem zszokowany, jak są nieraz jakieś takie przykłady, które bym się nawet nie pomyślał, że mogą osiągnąć taką skalę, tak? Jakieś gierki na przykład na gierki piłkarskie, czy jakieś takie ciekawe koncepty właśnie, bardzo często wykorzystujące nie tylko element piłki nożnej, ale jakiś element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi drużynami. Często aplikacje, które nie są wcale jakieś szabowe, a w sumie mamy po tysiące pobrań dziennie, tak, więc jakby jest jakiś gdzieś tam też... Jak wywołałeś temat piłki nożnej, to jeszcze tylko dorzucę też ciekawych aplikacji, które moim zdaniem są stuprocentowym po prostu benchmarkiem dla kategorii klub sportowy, to jest aplikacja Arsenalu z Londynu. Nie jestem kibicem Arsenalu, broń Boże, natomiast ta aplikacja jest moim zdaniem i pod kątem użyteczności dla grupy docelowej i monetyzacji dla właściciela aplikacji, ponieważ jest bardzo fajnie wprowadzone w nim in-app purchases, co się rzadko zdarza, bo zazwyczaj jest postawiona przy takich aplikacjach brama zakupowa po prostu, a nie kolejne rzeczy. Tam sobie relacje do konkretnego meczu dokupujesz w środku aplikacji, historii i tak dalej. Natomiast sama architektura apki, przygotowanie, content, to jaki daje user experience i to, że jest
stuprocentowym, jak dla mnie, przykładem tego, jak zrobić aplikację, która ma świetną architekturę na małym i na tabletowym ekranie. Po prostu tam widać, że przyłożyli do tego kupę pracy i to też u nas warto by było, żeby się kluby wzięły do roboty, choćby cała kategoria, bo digital rośnie też, a... W realu też się mogą wziąć. Tak, zdecydowanie. Znaczy mogliby się wziąć zagranie w piłkę też przy okazji, ale to już dygresja. Tutaj... Jeszcze mam jedno pytanie o potencjał rynku, czyli ile nas, znaczy na starcie powiedzieliśmy, że 25% Polaków ma smartfony i jest pytanie, ile tysięcy jest iPhone'ów, ile iPadów, ile smartfonów z Androidem, generalnie chodzi o liczbę, czy też potencjał właśnie, ile... Wiecie co, no my to sprawdzamy. Przede wszystkim jest myśmy sobie powiedzieli na początku, już 9% z deklaracji, a 25% po sprawdzeniu, tak? To jest tak, idziemy Peter. Czy ma pan smartfona, czyli telefon, prawda, dedykowo albo jest krótka definicja? Nie. No to dobrze, a potem jest oglądanka, prawda, i sprawdzenie parametrów technicznych, dobra, i tak pan ma smartfon. Znaczy to jest robione oczywiście na końcu, żeby nie zakłócać tych problemów. Natomiast to było 9% z tych deklaracji w tej chwili, i to są dane z zeszłego roku. Natomiast w tej chwili są wszystkie dane, uwaga premiera, bo tego raportu jeszcze nie ma, on będzie wiosną dostępny, natomiast już mamy policzone, że ta liczba się zdublowała, tak, że w tej chwili 18% tych deklaracji. Czy 18% deklaracji będzie oznaczać 50% penetracji smartfonów? No nie, spokojnie, bo to może wynikać też ze wzrostu świadomości tych urządzeń. Jednak to, co zrobili przede wszystkim operatorzy w komunikacji ATL-owej, operując pewnymi słowami, czasami niezrozumiałymi, tak, prawda, że nie wiem, tam Google Play, App Store i tak dalej, znajdziesz na stan. Ludzie często nie wiedzą, co to jest, dokładnie operują tymi terminami. Natomiast myślę, że trochę to się podniosło. Natomiast co do penetracji kolejnych konkretnych urządzeń, mamy jakieś tam dane, ale mamy na razie na takim poziomie deklaratywności, że ja nie chciałbym mówić, bo właśnie w tej chwili robimy, konstruując ten panel Mobile Behave, on może odpowiadać strukturze urządzeń, więc w tej chwili właśnie wychodzi, że tak powiem, w tak zwane pole, czyli do fieldu, jak to się mówi w instytutach badawczych, badania, gdzie mamy to sobie szczegółowo sprawdzić, żeby potem móc skonstruować panel. Co oczywiście na chwilę się może zmienić, bo tutaj będzie coś za złotówkę, prawda? Tutaj pojawi się supermodel, także też ten panel, on będzie co miesiąc zmieniany. Co miesiąc będzie taka rotacja 10%, żeby odpowiadać tej rzeczywistości, że ten świat jest płynny. No. Dziękujemy. W takim razie może jeszcze ostatnie pytanie z hangouta. Jeśli ktoś ma, to zapraszamy, będziemy w wątku kończyć. Chcesz coś dodać? Nie, no to może bardziej też, bo to mi sądzę, że pytanie jest o tyle ciekawe w kontekście rozumiem, okay, na co na przykład co z tym warto tworzyć, na co warto tworzyć treści, tak? Czyli z jednej strony Androidów jest na pewno więcej, no ale o ile więcej, tak? Czyli jeżeli mamy aplikację, czy warto tworzyć aplikację na iPhone'a i Androida, czy tylko na, nie wiem, na Androida, tak? A z drugiej strony tutaj sobie dopiero sprawdzi, bo będziemy mieli dane, prawda? Bo być może być na przykład dwa razy więcej Androidów w jakiejś kategorii, albo dwa razy więcej iPhone'ów, natomiast potem jest jeszcze przeliczenie wartości, tak, tego konsumenta jego no bo później może się okazać, że zaangażowanie, tak, jakby korzystanie tych użytkowników na przykład z iPhone'a będzie, nie wiem, większe na przykład niż z Androida, tak? Jeśli chodzi o aplikacje płatne, no to cały czas chyba więcej iPhone'owcy, tak. Także i to jest bardzo szokujące, bo ta dysproporcja pomiędzy iPhone'em a Androidem jest ogromna. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje płatne, jeżeli ktoś chce zarabiać po prostu na aplikacjach, no to pewnie nie może ominąć App Store'u. Jeżeli ktoś chce czysto brandowo podejść, marketingowo, no to gdzieś już może to rozważyć, tak? A na jakie przede wszystkim tworzycie? Czy nie, tylko zawsze Google Play i iTunes, czy coś jeszcze? Czy moim zdaniem to jest taka uniwersalna, uniwersalny duet, tak? No bo nie da się bez tych dwóch, chyba że mamy akurat
specyficzną bardzo sytuację. Windowsy? Windowsy, my jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z Windowsami, lubimy przede wszystkim wizualnie, natomiast też widzimy w tym potencjał. Polacy bardzo łatwo kupili tanie telefony z dobrym systemem. Mamy też problem, konstruując ten panel, zerujemy się trochę na tym, co zrobili Holendrzy, natomiast oni to wykorzystali troszeczkę inne oprogramowanie, które nie bada Windowsów, ale oni mają z tym problemu, tam Windowsów prawie nie ma, a u nas Windowsy są, sorry, no trzeba... Są i rosną, tak, i rosną właśnie. Też w takich innych dziwnych krajach Unii Europejskiej, poza nami, jak tam Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania. Ale kwestia jest, że się opłaca, trzeba to wszystko przeliczyć, tak? Bo jeżeli ci zależy od kosztów stworzenia, jeżeli zobaczysz, że koszt stworzenia i promocji... Trzeciej, platformy czasami lepiej przeznaczyć na wypromowanie. Lepiej przeznaczyć więcej kasy na promocję. Jaki jest koszt takiej aplikacji? Z jakim kosztem, jakiego rzędu musimy się liczyć? To znowu wszystko zależy od tego, jaka aplikacja, tak? U nas 10% taniej. Znaczy, co można powiedzieć, tak? Jeżeli ktoś ma przysłowiowe 20 tysięcy złotych do wydania, to niech je naprawdę wyda na stronę mobilną i do tego kupi sobie jakieś media, bo za 20 tysięcy złotych fajnej aplikacji, która odniesie duży sukces w storach, raczej nie zbuduje. Gdzie zakładam raczej, bo może akurat trafi na tego gościa, co mu zrobi te Angry Birds z jego produktem, ale szanse są dość nieduże. Na jedną platformę może, to wszystko zależy, bo czasem dobry koncept musi być skomplikowany. Dobry koncept może być bardzo prosty. Tak? 20 tysięcy może być bardzo dobrą ceną za aplikację, powiedzmy, na jeden z zespołów. Jeden, zdecydowanie. I to jest good enough, tak? Dwa ostatnie pytania w takim razie. Jak skuteczne są reklamy na mobile'a dla ściągnięcia aplikacji? To jest pierwsze, tak musicie się chwilę zastanowić. A drugie, może trochę łatwiejsze, czy czytacie prasę na tabletach? Jeśli tak, to z jakich aplikacji korzystacie? Czytacie prasę? To głównie dla moich córek jest zrezerwowane, ale bardziej na iPhone'ie wszystko. No ja też jeszcze oko dobre, także pozostaję przy mniejszym. Tablet dla córek i dla mojego taty. Tata, jak zobaczył pierwszy raz to urządzenie, zobaczył, że to można palcem, że nie wyskakują ramki, że okej, anuluj, że coś tam. I, o, jakie fajne, tylko cały czas z tymi okularami. Dla niego jest tablet. Tak. A bardzo czy jest lubię... strona mobilna, wiadomości, czy aplikacja? Ja bardzo lubię wyborczą list. Bardzo fajnie podane informacje. To była chyba jedna w ogóle z pierwszych aplikacji mobilnych w Polsce, stworzonych jeszcze przez pierwszego pracownika Facebooka, niestety już nieżyjącego. I to jest jedna aplikacja. No i ten New York Times też jest bardzo fajną apką. Ja bardziej książki na tablecie. Tym bardziej, że polskiej prasy magazynowej na tabletach nie ma. Bo uważam, że PDF wrzucony po prostu to nie jest wydanie tabletowy. Marzę o tym, żeby polscy wydawcy poszli w stronę zbudowania takich aplikacji do swoich wydań, jak ma, nie wiem, Fast Company na przykład, czy Wired. Wbrew pozorom to nie jest wcale aż tak gigantyczny koszt, bo to jest kwestia zaadoptowania technologii, bo to jest wszystko robione w Adobe'im. Teraz nie wiem, którym, szczerze mówiąc, bo mi wypadło z głowy, natomiast to jest kwestia przestawienia siebie, swojego działu DTP na dział mobile TP i pomysłu, tak? I pomysłu, jak wykorzystać te możliwości, nie wrzucając po prostu PDF-a, bo też już widziałem nawet PDF-y na telewizorach. Przecież myślę, że po konferencji Smart TV widziałem wydanie telewizyjne gazet, gdzie jest PDF na telewizorze. No fajnie, ale po co, tak? Ja nie wiem, marzę o tym, żeby szansa, mógł tak sobie poczytać polskie magazyny, bo nie ma, niestety. Nikt nie wydał porządnego, rich mediowego magazynu jeszcze. Jest szansa, bo wśród tych pytających, prawda, o Mobile Behave, były media, które widać, że o tym myślą, tylko nie wiedzą, czy się jeszcze opłaca, prawda? Ale ile osób nas tam w ogóle będzie czytać? Komentarz do tego, co powiedziałaś, kosztem jest zmiana procesu wydawniczego, szkolenie redaktorów i odwrócenie redakcji do góry nogami. Aplikacja to najmniejsza część projektu. Pewnie tak, natomiast to też jakby odpowiadając na ten komentarz od wydawcy, tak? No taki jest, takie czasy, tak? No przypominam, że tam te 4 lata temu jedna z agencji u nas zrobiła tą reklamę z nagrobkiem dla prasy drukowanej i
prasa drukowana odpowiedziała procesem, tak, związek wydawców, zamiast zaproszeniem na konferencję i na szkolenia. To było parę lat temu, chyba 4-5 już może. Przez 5 lat można było dużo zmienić w procesie wydawniczym. Dobrze, to ostatnie już pytanie, może do Mariusza. Efektywności reklamy. A propos tej skuteczności, tak, jakby ja jakiś czas temu robiłem takie dosyć meta-analizę wielu kampanii z krajów CE. Tam było de facto tej meta-analizie ponad 100 kampanii. Tam mniej więcej wychodzi, oczywiście kampanii prowadzone w Google, tak, żeby nie, innych danych nie miałem. Tam wychodziło, że średni wskaźnik konwersji dla pobrań aplikacji oscylował w granicach około 4%. To taka średnia, tak? Średnia to wiadomo. Ja z psem mam trzy nogi i tak dalej. I teraz generalnie to, co tam widać było, to widać było dużą korelację pomiędzy poszczególnymi typami promocji, tak? Widać było, że jeżeli na przykład daną aplikację dało się promować w wyszukiwaniu, w jaki sposób, bo nie każdą się da, tak? Ale niektóre się da, to jednak te formy wyszukiwarkowe jednak lepiej działały i tam te wskaźniki były najczęściej nawet 2-3 razy wyższe. I to, czy w zależności mówimy jako w samym wyszukiwaniu, czy też jako promocja, jako rozszerzenia. Generalnie uważam, że jeżeli ktoś prowadzi kampanię w wyszukiwarce i na przykład ma aplikację i chce ją promować, no to dodanie tej aplikacji jako rozszerzenie to jest takie must be, takie pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, bo naprawdę niedużo za to zapłacisz, a naprawdę ma to duże przełożenie. Później widać, że lepiej sobie radziły reklamy tekstowe niż graficzne. Pewnie ze względu na to, że jednak reklamy tekstowe łatwiej jest adoptować, łatwiej jest, można ich tworzyć więcej, częściej można zmieniać. No i na końcu były te reklamy jakby graficzne. To, co jeszcze było widać tam, to dosyć mocną korelację pomiędzy wskaźnikami efektywności a ciężarem aplikacji. Te wskaźniki pobrania mocno spadały, jeżeli aplikacja miała więcej niż tam jakieś 3-4 mega. Dosyć spora korelacja pomiędzy wskaźnikiem pobrań a oceną średnią. A widać było, że jeżeli jakaś aplikacja miała tam powyżej 4, no to statystycznie jednak lepiej się pobierała. Dosyć dużą widać było korelację pomiędzy wskaźnikiem pobrań a czasem kampanii. Jednak sobie lepiej radziły te kampanie rozłożone bardziej w czasie. Lepiej sobie radziły te kampanie, których jednak częściej coś zmieniano. Widać, że tam była jakaś optymalizacja, jednak na podstawie danych w czasie zestymacji coś tam było analizować. No i też było dosyć widać sporą korelację pomiędzy też wskaźnikiem pobrania budżetu. Także jednak moja właśnie teoria jest taka, że jeżeli ktoś na to wkłada odpowiedni budżet, no to też traktuje to poważnie i bardziej się tym zajmuje. Czy to jest faktycznie prawda, czy nie, no to w każdym razie mówię, to była jakby statystyczna zależność, którą zauważyłem na poziomie tych, no w sumie sporej próby, no bo z tą kampanią dostałem. Tak. No plus musimy chyba jeszcze też wrócić w tym momencie do podejścia 360, tak? Te kampanie czasami są multimedialne. Że tak. Tutaj jakby takich rzeczy nie mogłem jakby analizować, no bo do tego jakby i to jest pierwsze pytanie reklamy, prawda? Jeszcze zanim się mobile pojawił, czy ten kanał, jak dokładnie ten kanał zadziałał, jaka jest dokładnie jego rola, prawda? Podrywanie od innych. No, to jest no bo tutaj jeszcze przychodzą jakby dalsze dodatkowe jakby elementy, tak? Że okej, z jednej strony takie na przykład takie przepisy.pl, czy jakąś czy aplikację, nie wiem, winiar na przykład, łatwiej pewnie spromować, jeżeli ona jest później obecna, to że w telewizji jest jakaś zauważana. Z drugiej strony jest też dyskusja, czy łatwiej spromować taką aplikację brandową, czy aplikację niebrandową, tak? No tutaj zdania mogą być jakby w pewien sposób... Na pewno wydaje mi się, też niezła konstrukcja. Jestem przekonany, że dodawanie komunikatu o tym, że mamy aplikację, jest już w tym momencie, jeśli ją mamy, tak samo oczywiste powinno być, tak samo obligatoryjne, jak dodawanie adresu www, tak? No to jest, czy numeru telefonu w przypadku ubezpieczyciela. To są takie podstawowe rzeczy, o których cały czas u nas się czasami zapomina. Ja nie mówię, że to wygeneruje nam 50 tysięcy pobrań, bo ludzie zobaczą to w spocie telewizyjnym i rzucą się szukać na ten, ale jakby zachowanie najwyższej staranności, takie jednakowość. Fajnie, natomiast dane mówimy, że to nie działa, tak? Dorzucanie tych
taka korelacja, taka promocja działa tylko w ramach innego medium. Tak? Jeżeli chcemy coś wypromować na Facebooku, to musimy robić reklamę na Facebooku. Jeżeli chcemy wypromować aplikację mobilną, no to musimy gdzieś w tym telewizji... Ale przypominanie o tym moim zdaniem na pewno nie zawodzi, tym bardziej, że jest naprawdę minimalnym kosztem. A akurat jeśli chodzi o przekierowywanie tam, wiesz, do strony www, no to też widziałem parę jakichś badań jeszcze sprzed paru lat, że to działało, tak? Bo czasami nawet dla konsumentów, którzy www desktopowe traktowali tylko jedna strona. Kluczowe jest zachowanie kontekstu odpowiedniego, tak? Jeżeli mamy na przykład tej aplikacji przepisowej, jeżeli mamy jakiś przepis na pudełku i jest informacja, okej, powiesz więcej przepisów nad tym, tak? Podobnie mogę sobie wyobrazić, że jeżeli mam aplikację turystyczną i mam jakiś tam, nie wiem, folder z jakiegoś miejsca, zobacz więcej na przykład naszej aplikacji. Podobnie, jeżeli sobie wyobrażam sobie kwestie wydawnicze, jeżeli czytam jakiś ciekawy artykuł, to również informacja, okej, możesz przeczytać to jeszcze więcej, na przykład ściągając naszą aplikację bez dostępu do tego. Tak, wszystko fajnie. Znaczy, trzeba robić jako zasada staranności, natomiast w większości przypadków, 90% przypadków 100 zł na reklamę da ten sam efekt, co dorzucenie tego we wszystkich touchpointach, tak? 100 zł na reklamę, bo to mniej więcej jest taka skala. Ja też dyskutowaliśmy, jakie jest przełożenie telewizji na internet i tak dalej, już w takich projektach pracowałem i to jest przełożenie, natomiast policzenie tego dokładnie, jakie to jest przełożenie, to daje, że to jest kwestia naprawdę 100 zł potem na reklamę mobilną, bo tyle pobrań to jest w stanie wygenerować. Szczególnie tak. to jest jakaś powiedzmy znowu skala średnia, bo wydaje mi się, że to jest zawsze kwestia po pierwsze produktu, który jest reklamowany, po drugie mediamiksu, a po trzecie formy komunikatu. No, to może być ciągnące, może nie być. No, bywały takie rzeczy, że po prostu nie robiło się pas na mieście, w realu, prawda? Mhm. Żeby coś się zadziało, media zaczynały pisać, tak jak te ścieżki przechodzenia komunikatów czasami są niesamowicie pomysłowe. Jak są pomysłowe, angażujące, jeszcze produkt jest dobry, to działa. A jak nie, no to faktycznie, to tutaj się zgadzam, to chyba logiczne jest takie zostawienie tych 100 zł w tym kanale, w którym to coś się dzieje. Będziemy powolutku kończyć. Bardzo dziękujemy za to, że mogliście tutaj z nami dzisiaj być i poświęcić nam swój czas. Wiele się nauczyliśmy. Dziękuję również Mariuszowi za prezentację. Też. Dziękujemy również za wszystkie pytania z Hangouta i wszystkim uczestnikom. Dzięki. Dziękujemy.